pierwszy wicemistrzem. Marcin i Iwona Kubica, okręg Kalisz. Gratulacje dla pani Iwony i pana Marcina. Każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już w sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Na pierwszym planie wicemistrzowie Polski, czyli Iwona i Marcin Kubica. Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Pokrótce przedstawimy krótki materiał. Ja również witam wszystkich hodowców. Tak jak żona tutaj powiedziała, pokażemy tutaj nasze gojemniki i naszą przedstawimy hodowlę. Na tyle, co możemy, pokażemy tak na szybko i pokażemy, jak to u nas wygląda. Tak jest. Na początku chciałbym zacząć od początku waszej hodowli. Zanim przejdziemy sobie do gojemnika, poopowiadamy o gojemnikach, które też wykonałeś sam. No dokładnie. Więc będziesz o wszystkim nam mógł powiedzieć, bo wszystko robiłeś krok po kroku. Tak, no hodowla zaczęła się w roku 2013 roku. W tym sezonie żeśmy zaczęli właśnie na gołębie młode. Sezon był dosyć udany, bo to były nasze takie, można powiedzieć, pierwsze kroki i tam żeśmy zdobyli pierwszy tytuł pierwszego wicemistrza gołębi młodych. Sezon fajny, dużo gołębi było takie, można powiedzieć, z przypadku, ale tu były też podstawa gołębie właśnie naszych szelensów. Tak jak wszyscy nas tutaj znają, znają naszą hodowlę, to wiedzą, że hodowla jest typowo oparta na tych gołębiach właśnie rasy szelens. Mamy tutaj dołożone gołębie już teraz większość hodowców, polskich hodowców, ale to są nasi przyjaciele. Większość jakoś tam wymieniamy się gołębiami, dobrymi gołębiami, nie dużą ilością, ale dobrymi gołębiami dokładamy je właśnie do naszych gołębi i to się tutaj sprawdza, nie? Więc bazą to są gołębie typowo szelens, a reszta po prostu dołożona od naszych przyjaciół. Nie? No tak jak właśnie mówisz, 2013 rok, czyli początki hodowli, od razu dobry wynik na młode i jeszcze co ciekawe, para wtedy też złożona w tym jednym roku, która do tej pory no jest podstawą gołębnika. No dokładnie, tam akurat w 2012 roku jesienią była kupiona samiczka, która właśnie była 100% szelens. Na wystawie w Sosnowcu był dokupiony też samczyk nakrapiany z linii Nacjonala, to jest właśnie wnuk, prawnuk Nacjonala. No i tego samczyka mamy do dnia dzisiejszego, ale te gołębie wydały taką samiczkę 25-27, naszą słynną szelenskę, która wybitnie latała.
super samica, przez 5 lat wylatane 61 konkursów. Jej dzieci teraz są najlepszymi przykładowo lotnikami naszego gołębnika. To właśnie te gołębie w tym roku zrobiły ten wynik. Pierwszego wicemistrza w GMP Polski, no i 7 przodownika w kategorii C. No właśnie, też jeszcze będę dopytywał, jeszcze jesteśmy przed gołębnikiem, żebyście wspólnie się pochwalili. Poza tymi wynikami z tego roku, chciałbym wrócić do tych poprzednich, jak to wyglądało, bo mówisz w 13 roku wicemistrzostwo oddziału na młode, a w latach kolejnych? W 2015 roku zdobyliśmy już wtedy w gołębiach dorosłych pierwszego wicemistrza oddziału. No to były gołębie dwuletnie, no można powiedzieć, że takie gołębie, które można latać, nie było ich dużo. Mieliśmy taką właśnie serię 5 z 10, ale tam właśnie te gołębie rasy Szelens dużo nim zawdzięczamy, bo te gołębie tam robiły robotę. Tam były dwie samice, taka 25-27, która jest teraz w rozpłodzie i mieliśmy jeszcze taką 25-03. Ta samica była jeszcze wybitniejsza jak tamta w lotach, bo ona w 15 roku była najlepszym lotnikiem w kategorii D i kategorii A. No ale tą samiczkę akurat żeśmy w kolejnym sezonie na takim, można powiedzieć, ciężkim locie w 500 żeśmy zgubili, a nasza Szelenska wróciła po 3 dniach. No ale ta Szelenska rok później się okazała najlepszym lotnikiem oddziału. Na 15 lotach zrobiła 14 konkursów. W kolejnym sezonie zrobiła 14 na 14, była drugim lotnikiem. Ale ona w tym samym sezonie wydała gołębia młodego, który zrobił 5 na 5 i był drugim lotnikiem oddziału. Za rok znowu ta samica, co młoda samica, co była wcześniej najlepszym drugim lotnikiem oddziału, za rok była najlepszym gołębiem rocznym okręgu. Wtedy już. No a w tym roku znowu ta samica jest pierwsza w kategorii D w okręgu, trzecia jest w C. No i też siadała pierwsza na rejon na tam 5000 gołębi z 500, więc no to jest podstawa naszego gołębnika, te gołębie, nie? No właśnie, jeszcze nawiązując do tego, że trochę w sumie zaskoczyliście wszystkich, że w pierwszym roku już tak super te gołębie poleciały, bo dopiero zaczynaliście. I ja jeszcze chciałbym pewnie trochę powiedzieć na temat Iwony, bo Iwona też w hodowli odgrywa ogromną rolę. Czy też od samego początku, od 2013 roku, czy jednak trochę później się zaangażowałaś? Chyba od początku. Znaczy, jeszcze tu nie mieszkaliśmy, a już co nieco dojeżdżałam. Dokładnie, na pierwsze 2 lata jak naszej hodowli żeśmy tutaj nie mieszkali. Mieszkaliśmy tam 10 km, żeśmy dojeżdżali. Ale tutaj mama troszkę nam pomagała, co było trzeba zrobić, zrobiła, resztę Iwona. No w latach 2015-16, jak żeśmy się już przyprowadzili, jak Iwona, można powiedzieć, wzięła pałeczkę i zaczęła tak konkretnie chodzić przy gołębiach, no to ostatnie 3 lata z rzędu jesteśmy mistrzami oddziału w kategorii przykładowo, no tej podstawowej, nie? Chociaż początki to nie mieliśmy tego gołębnika. No gołębniki były inne, bo to jest tak, powiem, że... Jak wcześniej... to się każdy śmiał, szopa. Szopę, no. Kiedyś w 2015 roku, jak żeśmy taki mieli dobry, dosyć fajny wynik, to powiedzieli, że z szopy lecimy. No ale to tam i z szopy można latać. I wynik zrobić. Troszkę mnie tam... jakby powiedzieć, tą szopą urazili, więc postawiłem nowy gołębnik. Jak postawiłem nowy gołębnik, to od 2017 roku, tak do dnia dzisiejszego, no, wyniki, jakby powiedzieć, no brylują, znaczy brylują, no z roku na rok są coraz lepsze. To nie jest jakaś tam starsza hodowla, po prostu my tu jakoś uczymy się tego, lotujemy dopiero, można powiedzieć, że 8 lat. W naszej rodzinie nikt za bardzo nie hodował gołębi, tam wcześniej wuja Iwony miał gołębi, ale on już teraz nie ma gołębi. Kiedyś troszkę inaczej się też lotowało, jak dzisiaj się lotuje, więc każdy lotuje wdowieństwem. My w tym roku też żeśmy spróbowali innej metody. Spróbowaliśmy metody na sucho, po prostu gołębie bez wychowu gołębi młodych, tylko z jajek. Do metody tej namówił mnie, można powiedzieć, mój przyjaciel Piotrek Knap i przedstawił mniej więcej, jak to ma wyglądać. Trochę też Bartek Morel, tam na ten temat z nim rozmawiałem. I wydaje mi się, że metoda jest fajna, bo jest prosta. Nie ma tyle może pracy z tym, a dla Iwony to jest po prostu taka wygoda. Można bez tych młodych zawsze to jest łatwiej. Jakoś no bardziej może też jest czysto w gołębnikach i też mniej pracy jej to zajmuje. Dokładnie, nie? I też łatwiej dostrzec cokolwiek, bo dokładnie. Jednak przy młodych jest no troszkę inaczej to wygląda, tak dokładnie. No ale o tym już sobie porozmawiamy trochę później, także teraz Marcina zabieram do gołębnika i będziemy opowiadać w środku. Coś tam pokrótce pokażemy, bo aura zimowa nam dosyć dzisiaj sprzyja, więc pójdziemy do środka, pokażemy na szybko, a później coś tam opowiemy w domu. Także teraz jeszcze sobie zaprezentujemy gołębnik z zewnątrz.
póki jest jasno. Póki jest jasno, dokładnie. Korzystamy z okazji. No jak widać, obszerne woliery. Na początku pierwsze, co się rzuca w oczy, Martin. No dokładnie, woliery są duże, woliery praktycznie są na całej długości gołębnika. Gołębie chętnie tu spędzają czas. No na, tutaj na chwilę obecną teraz mam samczyki, te najstarsze samczyki. Z tego względu, że tam w środku mam roczne, takie może próbne parowanie zrobione, ale to tam wejdziemy, pokażemy, nie? Wloty zwykłe, standardowe, nie belgijskie, tak otwierane, troszkę brudne. Ale no jak to ugłębi? Jak to ugłębi, ale to się później jakoś tam posprząta. Teraz akurat jak deszcz pada, to troszkę może tam na nie zacinało, ale... Tak jest, ale generalnie tutaj mają miejsce do lądowania. A czy powiem tak, u nas jak gołębie przychodzą, no tu jest dosyć dużo miejsca, więc mało który gołąb przykładowo siada na dachu. Dużo jest tak, że po prostu one z lotu jak przychodzą od razu robią tu takie koło i pikują tutaj, nie? W tym roku nawet zainwestowałem w takie dosyć większe anteny, bo wcześniej miałem taką mniejszą antenę na jednym wyjściu. W tym roku zainwestowałem, że mam dużą antenę po całości, bo lecimy na systemie Benzing. No Benzing akurat ma taką antenę 12-polową, że jest możliwość założenia takiej anteny. A powiem też, zrobiłem to z tego względu, że no, czasem przegrywałem o 2-3 sekundy zawsze z kimś, gdzieś tam miałem tego drugiego gołębia i to mnie tam irytowało troszkę. No i efekt tego był, że w tym roku już nie przegrywałem. Tak. Ale tam... właśnie, bo powiedziałeś, że gołębie robią koło tutaj. Czyli one z której strony powinny siadać? One idą z zachodniej. My lecimy w kierunku ogólnie lotu, mamy północny zachód, więc one tutaj w tą stronę i zawsze tak idą. Tak, wyskakują z zagołębnika. Za gołębnika, za tych drzew, nie? One wychodzą tutaj, robią przeważnie takie koło i tu on klikuje i sobie tutaj siadają. Ja mam dwa wloty, one są takie same. Tak, bo to są generalnie dwa wloty do gołębi dorosłych. Tak, tu jest gołębnik właśnie lotowy, gołębi właśnie dorosły. On jest przedzielony na dwa przedziały, ale przedziały są takie same, po 24 cele. Można powiedzieć na 48 par, ale tyle par nigdy nie ma. Tam jest maksymalnie 35-37 par. Około 80-70 gołębi dorotów. W zeszłym roku było 81 na spisie, w tym roku na chwilę obecną jest 76. Ale podejrzewam, że tyle nie będzie, bo jak zaczniemy wiosną wypuszczać, to tu jaszczą coś na pewno weźmie, więc jak będzie 70, to będzie dobrze, nie? Tak jest. A w dalszej części gołębnika, to są gołębniki dla... Tutaj na tym przedziale są gołębie, tu mamy wdowy, nie? Tu jest też takie przesuwane. Po prostu jak jest zimno, to przesuwam tutaj w lewo, że to jest zasłonione, a jak jest cieplej, to tutaj to odsłaniam. Z tego względu, że samiczki po prostu mają tutaj lepszą cyrkulację powietrza. Akurat tymi drzwiami są wypuszczane, ale no teraz nie otworzę, bo ja mam zamknięte od środka, zabezpieczone jeszcze. Ale tymi drzwiami są wypuszczane samiczki, przeganiane są samczyki tutaj na ten gołębnik. No i wtedy samiczki są wpuszczane i samczyki są wypuszczane na zewnątrz i jest taki, można powiedzieć, obiegówka, tak jak na większości chyba tam hodowla metoda obiegowa, nie? Dokładnie. Tutaj siatka przeciwwiatrowa taka. Tak, przeciwwiatrowa. No zawsze tam widać sam efekt, jaki jest, że widać ten kurz. Wszystko tutaj jakoś się tam osadza na tym, nie? Ale chroni dużo, nie? Bo jak wejdziemy do środka, później pokojarzymy, woliery są duże, ale tam są drzwi przesuwne, których raczej się na zimę nie zamyka. One cały czas są otwarte, że ten dopływ powietrza dosyć jest dużo. Gołębie są zahartowane. No właśnie, więc... jeszcze na temat wentylacji porozmawiamy. Tylko tak, teraz ostatni ten gołębnik to jest dla młodych. Dla młodych, tam jest gołębnik młody, dokładnie. Ale tutaj w zimę siedzą samice. Tak, znaczy tutaj akurat na tym przedziale na chwilę obecną samice są z rozpłodu. Na tym tutaj mamy samice lotowe, ale ja to robię tak, że na dzień dzisiejszy tylko wiedziałem, że będziemy nagrywać ten materiał, to tutaj samiczki te lotowe tutaj połapałem i są w tym przedziale, ale ogólnie one przez całą zimę mają dostęp do tych dwóch przedziałów, czyli na gołębniku młodych i na wdów wszystkie samice są lotowe i rozpłodowe, nie? Jest ich tu około 70 chyba, no około 75 razy drzwi. Miejsca mają dużo, bo jakbym to połączył, to tu jest chyba bodajże 5 metrów plus te woliery, więc na 70 gołębi to tam jest wystarczająco dużo miejsca. Tak, tu od spodu masz jeszcze wyjmowany... Nie, to jest... Do sprzątania. To jest do sprzątania, to pokażę, to jest tylko tak zrobione, jak to raz do roku to podnoszę i tam sprzątam, nie? Tak. No. A generalnie, jeśli chodzi o wentylację, jak ona jest rozwiązana? Wentylacja, no to powietrze no, głównie przez te woliery tylko, wchodzi, czyli tylko, ono... Tak, tylko tędy przed woliery wchodzi powietrze. I wejdziemy do środka, pokażemy, gdzie mniej więcej może wychodzi, bo... Tak, w środku będzie łatwiej pokazać. W środku będzie łatwiej pokazać. Gołębniki są niskie, nie są jakieś wysokie. I tędy wychodzi, tak? Tędy wchodzi.
Czyli tak niedaleko Celek. Tak, niedaleko Celek. Tam może w Kalonce jest trochę przerwy i tam może te powietrze wyjść. Ale ogólnie dach jest dachówka, ale też ich dach jest deskowany. Aha. Gołębniki trochę się nagrzewają, nie powiem, bo latem jest tutaj ciepło, ale znowu zimą nie jest aż tak zimno, nie? I jeszcze pytanie, bo jeśli chodzi o tą wentylację, to tutaj ucieka powietrze, ale gołębnik na przykład ma jakieś otwory z boku, żeby... Tak, w szczytach, nie? W każdym szczycie jest otwór z lewej i z prawej strony, ale ja wiem, czy tam jakoś dużo, no dochodzi na pewno jakieś powietrze, nie? Ale każdy, co tutaj wchodzi do tego gołębnika, mówi, że tu nie czuć gołębiami, nie? Że akurat nie ma jakiejś tam elektronicznej wentylacji, wszystko jest takie normalne. Niektórzy mi zarzucali, że jest mały ten otwór tutaj, powietrzny, że po prostu... A ja znowu nie chciałem takiego otworu, bo ja nie lubię, żeby był przeciąg w gołębniku. Ale on nie jest wcale taki właśnie mały. No nie, ale dla mnie, według mnie on jest dobry. Też jest specjalnie odsunięte gdzieś chyba 30 cm od celi, żeby jak powietrze wchodzi, tutaj idzie w dół, powinno być w tym miejscu, żeby wychodziło, nie? Żeby po prostu jak sam przyki, to był spokój. Tak, że jak samczyki tutaj siedzą, żeby nie miały takiego przeciągu, nie? Tak, no i właśnie teraz samczyki sobie siedzą. Znaczy tu ja zrobię takie próbne parowanie właśnie gołębi rocznych. Aha, no i to dobrze trafiliśmy. Tak, one dzisiaj chyba są czwarty dzień ze sobą. Jest tu parę samiczek właśnie dwuletnich, które nie miały samczyków. Ja do gołębi rocznych jakoś nie ingeruję w nich, po prostu puszczam samiczki i one się parują tak jak chcą, bo my lecimy metodą suchego wdowieństwa, więc one nie wychowują młodych. To nie zależy tam za bardzo, jak one się tam połączą. Dopiero jesienią, jak jest sezon się skończy, wtedy przykładowo najsłabsze lotniki są usuwane, a znowu te najlepsze lotniki mniej więcej są łączone ze sobą i one wychowują wtedy właśnie, jako można powiedzieć, wdowce po sezonie wychowują młódka w nagrodę właśnie po tym całym sezonie. No i wtedy właśnie już łączę. Wtedy właśnie łączę te dobre lotniki z dobrymi lotnikami. One wychowują młode i na następny rok te gołębie już wtedy są razem. Zostają, no, wtedy zostają razem i wtedy tak te lotniki tutaj są, nie? Czyli jak mówisz, na sucho lotujesz, czyli z jedyną możliwość, żeby coś z lotniku uchować, to przełożyć jajka. Tylko przełożyć jajka, dokładnie. Znaczy myśmy w tym sezonie tą metodę próbowali. Pierwszy sezon, co właśnie na sucho. Ale po najlepszych lotnikach właśnie przekładam jajka do rozchłodu, nie? Bo ja lotniki czy rozchłód łączę w tym samym czasie, łączymy to tam w połowie lutego i zawsze po tych najlepszych lotnikach przekładamy jajka, a resztę jajek po prostu tutaj znajomi hodowcy zabierają i sobie tam wychowują z tego młode, nie? Tak było bynajmniej w tym sezonie, podejrzewam, że teraz też będzie, bo już tam miałem pytanie właśnie o te jajka, więc można te jajka zabrać, no. Jak mam je wyrzucić, to wolę komuś je podarować, żeby ktoś miał z tego uciechę i sobie tam, bo są fajne gołębie, szkoda było po prostu marnować, a roczne gołębie, no to też są dobre lotniki, bo znaczy dobre, będą prawdopodobnie dobre lotniki, ale no przed nimi jest przyszłość, nie? Ja już niejednego dobrego lotnika miałem wychowanego po roczniakach, dlatego jak jest dobra rodzina, to dlaczego tam nie podkładać gołębie, nie? No tak to wygląda ten przedział. Tak jest, między celami jeszcze takie deski wystają, żeby te samce się tak nie widziały, tak? Tak, deski, klocek sobie tutaj siedzą. To właśnie robię z tego względu, była ta deska zrobiona, bo jak jej nie było, to te samczyki one tutaj widziały bojowały się i były takie bardziej, można powiedzieć, zdenerwowały się, nie? Tak. Celki takie dosyć głębokie. Tak, cela tutaj ma 49 cm, no 50 na 60. Ja specjalnie chciałem takie cele. No właśnie. Chcę, żeby po prostu ten wdowiec, jak tutaj jest, żeby on nie miał takiego manewru uciekania, tylko po prostu on się ma cofać do tyłu. I tam jest taki bardziej spokojniejszy, nie? No u nas, jak każdy wie, większość hodowców wie, no to czy to nas znają, no ja pracuję za granicą. Tutaj nikt nie przesiaduje w tym gołębniku. Całą pracę fizyczną w ciągu sezonu czy tygodnia robi Iwona, no i też ona ma swoje obowiązki, tam dzieci, jakieś tam prace tam koło domu, więc ona po prostu rano karmi, robi obloty i nikt tu nie siedzi w tym gołębniku, tak? Ale myślę, wydaje, że jakoś na ten czas, co my poświęcamy, to gołębie i tak w miarę są spokojne. A wyniki, no kurczę, mi się wydaje, że w tym roku no chyba no szczyt marzeń, nie? No na ten czas, na te takie efekty, no to dla nas to jest super. To już kiedyś, jak zaczynałem z hodowlą w tym 2013 roku, to zawsze mówiłem, a ja chcę tam latać, żeby lecieć. Mówię, później jaki będzie czas, będzie więcej czasu na gołębie, to może i będą wyniki, nie? Tak. Ale no wyniki... A przyszły szybciej niż się spodziewałeś? No ja nigdy nie pomyślałem, że będzie taki wynik, bo tak... No, zawsze lecieliśmy te 3 lata wstecz, no, na dobrym poziomie. Bo wyniki były fajne, no ale na skalę Polski, no to no każdy marzy, że zrobi taki wynik. No jednak w Polsce jest ponad 40 tysięcy
hodowców, a my jesteśmy drudzy w Polsce, więc no chyba marzenie niejednego, żeby stanąć na scenie, nie? No super. Co możemy tu jeszcze pokazać? Tak, tu mamy zrobione jeszcze takie, można powiedzieć, pióro łap. O, i tu też tutaj tędy można powiedzieć, że powietrze też ucieka, nie? Teraz już tam jest w miarę wysprzątane. Tam też o jakieś tam trutkę na myszy można wrzucić, czy tam to by to z tak, myszami. Ale tam generalnie powietrze aż od tyłu idzie. Też idzie od tyłu. Dokładnie. Wchodzi. Także może teraz przejdziemy sobie do kolejnego głębnika. Pójdziemy dalej, może jeszcze tutaj przekażemy. Tu jest jeden przedział. Bo to są dwa takie same przedziały. Tak, drugi jest. Karmnik wisi u góry. Tak, tak. Znaczy w czasie sezonu też tak jest, że po prostu gołębie są nakarmione. To co zostawiam jest zabierane, ewentualnie jeszcze wsypane później do rozchodu. No i karmnik jest wieszony tutaj, nie? Aha, czyli karmnik nie ma na podłodze? Nie ma na podłodze, później jest tutaj. Tam raz na dwa tygodnie po prostu myję i je tutaj je wkładam. Tak, a tu jest. Przejdziemy dalej. Dokładnie. Żeby ich nie stresować. No tu jest drugi przedział, podobny przedział, też taki może identyczny jak tam. Taki sam, dokładnie. 24 cel, czyli na 48 sam. Na 48 par. Na dzień dzisiejszy tu chyba jest 35 par, więcej nie ma. Mają luz generalnie. Nie chcę przepełnienia w głębniku, znaczy dużo gołębi to jest dużo pracy. Ja wolę mieć mniej gołębi i poświęcić tam przykładowo tym 70 gołębiom troszkę więcej czasu, bo no, ja nie wiem jak ktoś ma przykładowo 150 gołębi do lotu, jak on to robi, bo jak ja mam 70 do lotu i wiem ile kosztuje mnie to pracy, no to no, trudno mi powiedzieć jak miał 150 do lotu i jak to ogarnąć. Więc wolę mieć trochę mniej tych gołębi, ale pod kątem przykładowo sezon je zweryfikuję. Po sezonie zostają tylko najlepsze, można powiedzieć, takie co chcą latać. No i w tym roku ten sezon dosyć mocno żeśmy latali, bo gołębie roczne mają praktycznie zaliczone wszystkie 500. Mają wszystkie 500 zrobione. Nawet tam 9 samic było na maratonie. Było więcej samic, dlatego 9 samic można powiedzieć takich troszkę słabszych wybrałem i poszły na maraton. Ale 9 z tych 9 samic 6 wróciło, no i też 6 samic sobie zasłużyły tym, że po prostu zostały na kolejny sezon. Tak. Ale tak jak właśnie mówiliśmy, jeśli chodzi o te wloty powietrza, to tutaj jest ten jeden, tu jest pleksa u góry. Tak, to jest tylko jedyny wlot powietrza i ewentualnie tam jeszcze na dole biegą, ale tylko tyle. Ja uważam, że w głębniku nie może być przeciągu. Musi być dobrze, wtedy powietrze wchodzi, one niby tutaj opada, no i idzie wtedy do góry, tak? Tak jest, czyli tu jest tak przez cały głębnik zrobione. Przez cały głębnik jest tak samo. Nic się tu za bardzo nie zmienia. To jest roczny? To jest roczny samczyk, no. To jest akurat jeden z synów właśnie naszej szeleński, naszej podstawowej samicy, no. To już parowany na gołębie od Piotka Knapa, nie? Dużo właśnie nadziei wiąże teraz właśnie z gołębiami od Piotka Knapa. Jest ich tutaj w rozpłodzie na dzień dzisiejszy już chyba 12-13 sztuk. Są bezpośrednio od Piotka, no i też od takiego hodowcy, który wcześniej miał od Piotka, ale likwidował gołębie, myśmy je odkupili. Fajnie mi się pokazały te gołębie, dosyć dobrze właśnie w krzyżówce z naszymi gołębiami. No i też z tego względu, że z Piotkiem mam super kontakt, można powiedzieć, że w tym sezonie dużo mi pomógł. To jest hodowca, który można powiedzieć do rany przyłóż, dlatego też stawiam na te gołębie i liczę, tak, że to ale będzie. Generalnie wszystkie gołębie, które sprowadzasz, to starasz się dokładać do tej swojej bazy. Tak, my mamy bazę, naszym bazą to są gołębie Szelens i staramy się po prostu dokładać do tych gołębi jakieś tam sprowadzone gołębie. I wtedy jakieś tam efekty najszybsze tego są. Tam są też gołębie, które po prostu krzyżujemy tam z innymi gołębiami, które nie są szelensów, ale które też tutaj dobrze latają, bo są gołębie, jest taki samczyk 95-97, to jest oryginalny samczyk od Tomka Rumińskiego i on też daje super gołębie w różnymi gołębiami. Są jakieś tam gołębie właśnie z pochodzeniem od Pawła Mędrysy i też ja ostatnie lata tam skrzyżuję tam. Staram się, jak któryś gołąb w rozpłodzie mi coś już wcześniej wydał, no to te dwa najlepsze rozpłodowce tam mniej więcej łączę z sobą. No to chyba każdy tak robi, że stara się łączyć dobre z dobrym, no ale to nie zawsze to wyjdzie, że to z tego coś będzie. No ale hodowla na tym polega, że musimy szukać. No, dlatego też ostatnie czasy dużo też krzyżuję, no mam dużo też nowych gołębi. Mam od Grzesia Sojki właśnie gołębie. No zobaczymy co tam z tego będzie. Pozdrawiamy Grzesia, tak, to pozdrawiamy. Dobry mój przyjaciel. Dużo też w ostatnich 2 latach pomógł nam w hodowli, dużo właśnie się przyczyniły
loty właśnie takie 700, bo Grzesiu był specjalistą w tych lotach. Nasze były troszkę słabsze te loty, ale no, poprawiliśmy to w ostatnich 2 latach. No, i miał swój udział. I miał dokładnie z tym swój udział, nie? Dorosłe samce mamy tutaj właśnie na tej wolierce, nie? A te wszystkie starsze są tutaj wygonione? No, one z tego względu są tutaj na razie, bo... Bo ten już do nas idzie. Ten jest fajny właśnie samczyk. Tak, jest... właśnie za chwilę wyjdziemy sobie przed głębnik i zaprezentujemy też. Gdzieś to ja nawet nie wiedziałem, że ty wziąłeś oszety. Powiem ci, że... Zawsze masz przy sobie? Zawsze nie, ale często staram się mieć, bo one dla orzechów zrobią wszystko. No, to są takie właśnie moje te najstarsze lotniki. Jest ich tutaj 15. I to są gołębie właśnie z drużyny, nie? To są akurat typowo samczyki. To już mniej więcej wiemy, czy mi motywuje. Iwona je tak motywuje. No. Jest tutaj właśnie parę fajnych samczyków. No to już. To jak i samczyki, tak i samice też. Także teraz jesteśmy u wdów. Tak, pierwsze, tak, co się rzuca w oczy, to regał plus... Siodełka. Plus siodełka i listewki tutaj pochylone. Znaczy to jest... Specjalnie zrobione, żeby się tu nie parowały, tak? Tak, one jakoś nie potrzebują dużego tutaj, dużo miejsca, żeby miały. Gołębnik wdów nie jest duży. Przeważnie tu spędza około tam 40, no 40 może nie, 35 wdów, nie? Maksymalnie. No ale mają dużą wolierkę i to nie jest tak, że one tu są na tej wolierze zamykane. One mają dostęp do wolierki i do gołębnika, ale no nie ukrywajmy, one wybierają wolierkę. Cały dzień tutaj. Cały dzień tu jednak, nie? Tej wolierce tutaj przesiadują. A czyli nie ma tak, że zamykasz je tu na wolierze? Nie. One po prostu... Też zasłużyły na orzecha. Tak, dzisiaj już. I to są te starsze samice właśnie. To są praktycznie gołębie właśnie z drużyny. Bo te gołębie zrobiły ten cały wynik. Bo ja jakoś, no jak w większości chyba hodowli, samice lepiej latają. I u ciebie to się potwierdza. I chociaż w tym roku mam powiedzieć, że taki pierwszy z sezonów, co samce mi, można powiedzieć, że bardzo dobrze latały. To chyba najlepszy sezon w mojej karierze samców, ale jednak samice tutaj brylują, nie? Czyli złożyło się dobrze. Tak, no jakoś... Bo doszły samce, widzisz, dobry sezon samców i się wynik od razu ułożył też, nie? No to ci powiem, ale ja i tak typuję samice tam. A ta. Tak, no ale są samczyki, które po prostu tam dobrze siadały, bo te samczyki, które mam właśnie tam teraz od Michała Maciuszka, takie krzyżówki właśnie na te gołębie od Bartka, z tego Gerixa, te roczne samce, no to bardzo fajnie siadały, nie? Zobaczymy, 2 lata, to jest kolejna córka Szeleńskiej, również ta, co ma takie ciapki na nodze. Ona jest właśnie łączenia Szeleńska łączona na gołębie od Pawła Mędrysy. I ta samica również jest z drużyny kategorii C, no i do GMP. Ta nakrapiana 645, również kolejna córka Szeleński, ale łączona znowu na samczyka od Tomka Rumińskiego, takiego 9577. Po 9577 w zeszłym roku miałem najlepszego lotnika oddziału, a ta samica jest drugim lotnikiem okręgów B. Tam jest białolotka, też fajnie latała. Mam tu jeszcze taką roczną samicę, która też wywodzi właśnie się z, jest wnuczką starego Szeleńca, ale znowu wywodzi, jest też i wnuczką 2010. 2010, no to jest taka samica od Pawła Mandrysy też była, ja tu miałem syna 2010 i to jest właśnie tego kojarzenia. Ta samica również jest trzecim przykładowo lotnikiem okręgu kategorii B. Ale i również jest gołębiu, który jest liczony do kategorii C 7 przodownika. Nie ma. Koniec, skończyło się. A nie, jeszcze masz. Ale generalnie na przykład gołębiami lotujesz do jakiego wieku? Bo kilka gołębi lotowych masz na rozpłodzie. Czyli też te lotniki swoje przeznaczasz do rozpłodu. Gołąb przykładowo jak już ma powyżej tam 6 lat, no to przeważnie jakiś zasłużony lotnik idzie do rozpłodu. Tak jak ta tutaj samiczka, ona jest już w rozpłodzie. Ona też już jako 2-letnia samica była drugim lotnikiem oddziału, ale ona mi świetne gołębie daje. Jej roczna córka też w tym roku ma 8 konkursów. Fajne to jest. Chciałbym złapać jeszcze tu taką... Tak, wyjdziemy sobie za chwilę przed gołębnik, zaprezentujemy. Będziemy mieć trochę lepsze światło. Dokładnie, bo tu się robi
ciemno się zaczyna robić. Tutaj możemy pokazać jeszcze tylko z prawej strony gojnik młodych. Tak, przejdziemy jeszcze właśnie do młodych. No, tutaj za drzwiami jest gojnik młodych. No to są akurat teraz gołębie, samice z rozpłodu, o, tak może powiedzieć. Tak, to są te samice rozpłodowe, tak. Woliera taka sama. Taka sama. Praktycznie. Przedział jest troszkę inny, podłoga. Bo oświecimy światło, bo podłoga jest tutaj po prostu jest wyżej. No właśnie, wyżej. No, to jest tylko jedyny przedział, gdzie, w którym tak jest. Jest jedyny przedział, gdzie nie ma tego rusztu tak, przy samej podłodze, dokładnie, nie? No. Tu jest chyba niecałe 45 cm właśnie ten ruszt nad ziemi. Powiem tak, no nie chce mi się sprzątać tak za często do tych młodych, dlatego tu mam w miarę tak wysoko. Młode się dużo też pierzą, bo to taki jest okres wszystko pierzenia. Wszystko spada w dół. Wszystko spada, więc jak tam po prostu sobie posprzątam raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące, to mam spokój, tak? A w gołębnikach zalotowych tego nie ma, bo gołębie są wypierzone i w sezonie się nie pierzą. No i to tak. Nie przeszkadza, a jednak tu mnie zawsze irytowało, bo wcześniej miałem podłogę. I zawsze jak tutaj wchodziłem, no to ten kurz, pył, zawsze to wszystko tutaj było i dlatego to też jest niedawno zrobione, bo to można powiedzieć, że jakieś 3 miesiące temu zrobiłem, więc dopiero będę to testować, ale wydaje mi się, że będzie ok. Tak, tutaj mamy regały. Zwykłe, proste spoczywaki. Dokładnie, też taka płyta jak u samic, tylko u samic raczej ze względu na to, żeby się nie parowały, a tutaj żeby spadało tak. prosto pod rusz. Znaczy, żeby to było po prostu szybko do sprzątania. No ja właśnie, tak. Ja w sobotę tak, przyjadę, muszę tak, gołębie jechać, zakoszować, jeszcze zdążę posprzątać. W tym roku jeszcze mi się trafiła fucha, że będę wiceprezesem do spraw lotowych. Aha, no proszę. To już nie będziesz miał czasu na gołębie. Całkiem już będzie jeszcze gorzej. Zamiast coraz więcej czasu, będzie coraz mniej. Tak jest. I chciałem zapytać, jaką karmę teraz jedzą. Trochę pod rusztem spadło, więc mi zdradziło. Tam widzę, że jest owiec. Tak. To jest taka, no styczeń, okres taki, że nie trzeba dobrze za bardzo karmić, więc też tam nie karmiłem jakoś mocno. Jest dosypany właśnie czarny owiec. W proporcji chyba, nie wiem, 20%. Tak ja sypię to na oko, nie? Dokładam sobie, mam wiaderko, dosypuję tam kubek i to jest tyle. Dokładam trochę jeszcze ryżu pady, bo został mi tam z sezonu, więc chcę go skarmić. No i zwykła tam karma, jakaś tam zimowa, tam spoczynkowa, taka lżejsza karma, nie? I to jest tam tyle. Widać, że akurat z owcem to jest tak, że owiec zawsze na końcu jest zjedzony. Tak, owca trochę właśnie zostawiał. Ale generalnie gołębie karmisz dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie, zawsze karmię dwa razy dziennie. Są rano karmione, no i są w godzinie tam 14-15 karmione drugi raz. Drugi raz. Drugi raz. Także teraz zaprezentujemy sobie kilka twoich najlepszych lotników. To już wyjdziemy przed gołębnik. Tak, a dokładnie. Na temat tej karmy i przygotowań porozmawiamy sobie w domu. Dobrze. Także samice wylatują tymi drzwiami na obloty. Jeszcze o tym właśnie tak, powiemy. Dokładnie. Po prostu są przeganiane. Tutaj otwieram drzwi. I one wyskakują sobie. I teraz tak, one wchodzą później do gołębnika tu. Tam. Tam tymi wlotami wchodzą. Wtedy już tutaj są samczyki. No i tutaj wchodzą. No tak, ale one teraz wchodzą do środka i w zasadzie nie masz korytarza z przodu, więc one wchodzą do celu. Tak, one wchodzą do celu. U mnie cela jest praktycznie cały sezon otwarta. Aha. Ja nie zamykam cel, nie gram celom i też nie pokazujemy gołębi w sezonie. Po prostu są zabierane, są łapane samczyki do koszy. Wtedy kosze są wkładane tutaj na gołębnik lotowy i łapane samiczki i zabierane. No i tak, wpuszczamy samiczki, wypuszczamy samczyki. Samiczki są karmione już u siebie. No nie właśnie. Są karmione na gołębniku w domu. A one jak wskakują tu do gołębnika, to mają trochę dla siebie czasu, żeby się pobawić w celi, czy? Więc to tak, tam myślę, nie wiem, z 5 minut, bo zanim przykładowo wypuszczę samczyki, zanim tutaj pootwieram, zanim wejdę, to tam 5-3 minuty, no aha. Mają, że one tą celę praktycznie dwa razy dziennie widzą, bo rano jak mają obłód, ją widzą, po południu też ją widzą, mają dostęp do celi. To w jakiś sposób jest dla nich motywacja, no bo ta tak, cela jest jednak ich. Ich, no i miska też jest, nie? Miski nie zabieramy, nie odwracamy, po prostu jest miska cały czas tak, cały sezon jest odwrócona. Wdowce też tak mają, to jest cela dla wdowca, to jest ich, jakby powiedzieć, dom, to jest ich świat, nie? Każdy ma swoją celę, tego pilnuje i może też dlatego, nie wiem, abyśmy grali jakąś miską, celami, może by te wdowce lepiej latały, szybciej, ale mi się wydaje, że one i tak dobrze latają. Pod ale czego nie wiemy, tam mogłoby się okazać też odwrotnie. Dokładnie, dlaczego? Nie, ja nie chcę. Ja wolę mieć taką stado równe, żeby po prostu nie latało po prostu takimi motywacjami. Po prostu jaką mają predyspozycję, pod tym kątem one przylatują, tak po prostu walczą. A gołąb zmotywowany, to może być tak, że on dzisiaj jest pierwszy, a za tydzień go nie ma. No i tu u nas też tak się zdarzało, że po prostu te gołębie, które lecą od początku sezonu, to one lecą cały sezon i po prostu potrafią grać na lotach 100 km i potrafią grać na lotach tam 700 km. I też może jest nam jest łatwiej typować gołębie,
a z drugiej strony każdy jak wie, wynik do GMP, żeby zrobić, to trzeba typować gołębie. No właśnie ja dzisiaj sobie myślałem, że w końcu się dowiem, jak się typuje. Tak dobrze typuję, co dobrze. Jeśli masz stado gołębi, które ci co tydzień siada i ewentualnie masz tam 3-4 gołębie, 5, które wiesz, że na dane dystansy dobrze siadają, to możesz to zmienić, nie? Ja mam gołębie pod maraton, takie gołębie, które... Mam tego też samczyka, czy samicę, jest samczyk jest 14, samica jest 15 rok. Ja bym tego gołębia nigdy go nie typuje przykładowo na 300 km, na 500 z wiatrem, ale jakby wiedział, że jest lot jakiś psotliwy, że będą deszcze, fronty, to je typuje. Ale jak przychodzi maraton, te 3-4 gołębie idą pierwsze u mnie w serii. Bo ja wiem, że to są gołębie, które tam zrobią właśnie robotę. No i te gołębie właśnie w tym roku to potwierdziły, nie? Gdzieś tam ich nie typowałem. Znaczy to trzeba wiedzieć, kiedy z danego konia przesiąść się na innego konia, żeby to dobrze wytypować, nie? No właśnie, ale generalnie zazwyczaj typujesz raczej podobne gołębie, te same co podobne. Podobne, raczej podobne. Coś tam może zmieniam, ale rzadko, nie? Niewiele. W większości hodowli to jest tak, że mamy ich 50, ale tam jest przykładowo 15 gołębi, które naprawdę robi wynik, nie? To są już wtedy te wybitne gołębie. No wybitnych może tam jest naprawdę 5, bo dla mnie wybitny gołąb to jest taki, który no, siada w tydzień. No, wiadomo, gołąb nie ma przykładowo formy cały sezon, ale są, które potrafią siadać, nie? Ja pokażę taką samicę teraz. Zaczniemy. Jest mocna samica. Puch na nogach. To jest 46-14. To jest córka naszej Szeleńskiej. I ta samica jako młoda miała 5x5. I ona była drugim lotnikiem oddziału. Jako roczna miała 8 konkursów. I była najlepszym gołębiem okręgu rocznym. Jako dwulatka byłaby już też pierwsza na oddział, ale przyszły mi dwie samiczki i ona przyszła z taką roczną i ta roczna się szybciej odbiła. Ale trafił jej się taki lot, która wróciła bodajże chyba w środę, czy tam nawet czwartek, cała ubrudzona, nie wiem, od błota czy od czegoś. No ja już tam ją chyba wstrzymałem 2 tygodnie, później poszła na jeszcze jeden lot i zrobiła dobry konkurs. Ale w tym roku przykładowo wybitna samica, przykładowo w D jest najlepszym lotnikiem okręgu, w C jest trzecia, Ona taka większa, ona nie? Jest duża. No niby ona w tym roku jako dwuletnia gołębia nie dała mi na maraton. Bo jej się bałem, wie, kurczę, taka samica dobrze mi siadała, nie dałem ją. No i w tamtym roku. Ale w tym roku, tak, na pierwszym locie 100 km, 130 km siadła piąta na oddział. Na 500 km siadła pierwsza na rejon. Na maratonie siadła piąta w oddziale, ósma w okręgu. Niby taki gołąb, nie ten. No z moich gołębi akurat była wtedy druga na gołębniku. Ale no, latała wszystko. I to jest właśnie nasza najlepsza baza gołębi. Takich mieć 10 to można typować. Dokładnie. I to jest córka Szeleński łączona właśnie na Jansena, nie? I tych gołębi tu jest najwięcej. Właśnie jest gołębi Szelens, no i z Jansena. I Jansen też jest łączony na różne samice i też już wydał parę fajnych. No i Jansena żeśmy w wcześniejszych latach trochę nie docenili. Bo on jak był na gołębniku lotowym, za dużo nie było z nich hodowane. Ale jak teraz już 2 lata, trzeci rok jest w rozchodzie i tych gołębi dużo zostaje, nie giną i robią czołowe konkursy, no to będziemy na pewno już teraz więcej z niego hodować. Tu jest, mamy kolejną córkę Szeleński. Ale tu już była łączona Szeleńska, była łączona na samczyka, który się wywodzi z gołębi Pawła Mędrysy. I ta samica również jest z drużyny właśnie kategorii C, no i z GMP. I to jest kolejna córka Szeleński. Ta już jest troszkę innej budowy. Jest krótsza, ale jest taka bardziej krępa, ale nic jej nie brakuje tej samicy. To są gołębie, które mają, ta akurat ma 2 lata, więc to jest przyszłość lotowa, no, bardziej przednia. Teraz tak, będzie na 3 latkę. Tak. Ale ta jest super, ta mi się z głowy podoba strasznie, oko jak matka, nie? Typowo takie... I na dodatek się fajnie świecą. Chodzi, że kąpię często, znaczy często, raz w tygodniu zawsze kąpię gołębia. Raz w tygodniu zawsze kąpiemy i to raczej nie zwracam na pogodę, czy jest mróz, czy nie ma. Kąpiemy i gołębie chętnie się kąpią. Czy dodajesz coś do wody? Zimą raczej nie, ale jak przykładowo w sezonie czy co, to kąpiemy w preparacie jakimś jodowym. Ja kupuję Biolugol, albo zwykły preparat jodowy, ale raczej Biolugol. Kupuję i w Biolugolu kąpiemy, nie? A to jak się dawkuje ten Biolugol? Bodajże tam chyba jest 3 ml, gdzieś tak na 10 litrów wody. No, coś takiego. I kolejna samica z drużyny.
i kolejna jest córką Szeleński, ale tu jest ojciec od Tomka Rumińskiego. Taki 95-77, on się tam wywodzi z gołębi lipowieckich. Lipowiecki i tam jest Faber trochę, nie? Ta jest znowu samica, drugi lotnik okręgu w kategorii B, nie? Ale ona też również siadła z 500-ki. Jak tamta była pierwsza na rejon, to ta była druga. Ona praktycznie jedna po drugiej przyszły dwie. Można powiedzieć, że pół siostry. Wszystkie po tej samej matce, ale po innym ojcu. Ta, co wcześniej pokazywałem, to również na tamtej 500-ce była 14, więc... Wszystkie trzy. Trzy córki wysłane na 500 km. Każda z innego samca, z tej samej matki. Pierwsza, druga i 14 na rejon, nie? To jest jednak... jak przyjdzie przykładowo dany lot pod te gołębie, to one siadają jak po sznurku, nie? Jak się pokaże jeden, to idzie reszta, nie? Tu mamy kolejną samicę, to jest roczna samica 5603. Najlepsza nasza roczna na gołębniku. To jest wnuczka starego Szelensa, a zarazem wnuczka 2010 od Pawła Mędrysy. Z tego co dobrze tam kojarzę, to najlepszą samicę, co Paweł w tym roku też tam ma, to też również jest z 2010 i chyba z Tornado. Ta samica jest trzecim lotnikiem okręgu w kategorii B, ale i zarówno jest w drużynie siódmego przotownika w kategorii C właśnie w okręgu, a u nas w oddziale jest pierwszym lotnikiem właśnie w B. I ona miała, taka impulsywna, miała chyba 6, 12, 12, 25. Ona super mi siadała na lotach 500, nie? 500 km to jak maszyna. Pasowało jej. No i to roczna samiczka, teraz będzie miała 2 lata, więc... Ale tak jak mówiłeś, właśnie roczne na te dalekie loty tak samo dajesz. 500-ki muszą wszystkie zaliczyć. Tak, w tym roku akurat, znaczy u nas to jest tak, że jeśli jest lot 500 km i jest pogoda, to idzie cały gołębi. Jeśli przykładowo widzę, gdzie płotliwa pogoda, raczej te samice idą wszystkie, samczyki roczne wstrzymujemy. Ale w tym roku akurat pogoda nam pasowała na te roczne gołębie i nasze mają wszystkie 500-ki zrobione, więc myślę, że coś z nich będzie. Tu dla odmiany pokażemy samczyka rocznego. Samczyka. On akurat się wywodzi od mojego przyjaciela Michała Maciuszka. To jest przykładowo ojciec jego taki, a samiczka wywodzi się, jest gołębiem od Rafała Pawlika, ale to jest gołębi od Bartka Morela z Geryxa, a z góry właśnie od Rafała z Jungemerksa. Ten samczyk, on i jego brat, pełen brat z gniazda, mają zaliczone 4 500-ki. Wszystkie 4 mają w konkursie, jak i on, tak i tamten. Ten przykładowo z kategorii C ma konfizet 13 z 3 lotów. On z jednej 500-ki był u mnie pierwszy na gołębniku, wtedy był piąty na oddział. Z jednej 500-ki, jak miałem pierwszego, drugiego i trzeciego w rejonie, to był trzeci na rejon. Jego brat z gniazda też z jednej 500-ki był u mnie pierwszy na gołębniku. No, ja kiedyś taki hodowca mi powiedział, jeśli roczne gołębie wyprzedzają twoje starsze gołębie, no to dobrze rokuje, więc mam nadzieję, że jest jakaś potencjał w tych gołębiach. Na pewno ta para w kolejnym roku wróci z powrotem do siebie. No i w kolejnym, w tym sezonie wróci do siebie i na pewno by musieli coś więcej wychować z takiego łączenia. Jeszcze no. Skrzydło jego pokażemy. Taki dosyć mocny gołąb się wydaje w ręce. No. Ale ci powiem, one mocne, tutaj pełne, ale lekkie. No właśnie. Takie są. Ogólnie właśnie tak wyglądają, jak opisałeś, jak przed chwilą miałem w ręce. W tym roku tak naprawdę mam w miarę dopracowane te gołębie. Wydaje mi się, że nawet lepiej jak w zeszłym roku, ale no zobaczymy. Efekty zobaczymy, bo to tam wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj na szybko jeszcze pokażemy jego brata. Pełnego brata, tego co żeśmy przed chwilą samczyka pokazywali. Ten już jest podobny do niego, podobnej budowy. Skrzydło może być, że takie same jak tamten. Też mocny samiec. Również 4 500-ki, 4 w konkursach, też już z jednej 500-ki tam był u mnie pierwszy. Ten troszkę na innym oku. Na glazer takim. Tak. Ale bardzo inteligentny gołębi. Właśnie z niego, jak co to może być na aukcji właśnie gołąbek, a on był łączony na tą najlepszą moją roczną, nie? Więc jest tam taka samiczka, taka... Tak jest, także później ją zaprezentujemy. No dokładnie. Tu jest kolejny samczyk. To jest również wnuk starego Szelensa. Rok temu ten gołąb był najlepszym lotnikiem oddziału. A to jest gołąb z którego roku? Z 18. Także jeszcze cały czas w drużynie lotowej. Tak, on był typowany właśnie na maratonie do GMP. I to jest przykładowo półbrat tej 645, co jest drugim lotnikiem okręgu w kategorii B. Nie? One są po tym samym ojcu, po tym 95-77 od Tomka Rumińskiego, nie?
Te gołębie też mi właśnie super latają, z tego 95-77 już mam tu parę fajnych lotników. Ten jako roczny gołąb, on miał chyba jeden konkurs tylko. On naprawdę nic z sobą nie prezentował, nic nie latał, ale dwa lata jak odpalił, to do dnia dzisiejszego to już. Pytanie, jak selekcja wygląda u Ciebie w hodowli, bo jak mówisz, że jako roczny miał jeden, więc dajesz im szansę. Wiesz co, w tym sezonie jeszcze tam w 2019 było tak, że miał mało samców, ale on z tego, że jest jaki jest, no to on został, bo z budowy jest kapitalny gołąb i on został, no i chyba tym się też wdzięczył, tylko że no większość jest tak, że tych samczyków ma mniej i jeszcze te samczyki mają trochę większą, więcej szans jak samice, bo samica musi u mnie już wybitnie latać, dobrze latać, żeby została na kolejny sezon, nie? Samce może, że mają tak troszkę lżej, panowie są bardziej oszczędzani. Solidarne. Tak, dokładnie, jakoś mam do nich słabość. Zaprezentujemy taką samiczkę, 703. Ona się wywodzi z gołębi Piotra Kowalewskiego, jej ojciec jest od Piotra Kowalewskiego, znowu to są też tam gołębie od Piotra Knapa. Ta samica rok temu była najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii A i w tym roku znów jest najlepszym lotnikiem kategorii A w oddziale, najlepsza. I ona niby najlepszy lotnik kategorii A, ale na maratonie była 8 w oddziale, chyba 14 w okręgu, nie? Ale też jest super samica, też, uniwersalna. Też mi super lata i to jest trzeci lotnik w tym roku oddział. Ona jako roczna była pierwsza na oddział, ona wtedy właśnie wyprzedziła tą córkę Szeleńskiej, przyszły dwie, a ona się pierwsza odbiła. To ona właśnie. Też taka pociecha. Jest tu parę z tej gołębi, które z tej drużyny będzie czym latać, zobaczymy, sezon pokaże, zweryfikuje. To dalej. Także teraz po prezentacji lotników przejdziemy do rozpłodu, do gołębnika rozpłodowego. No akurat będziesz im karmił, więc możemy zaprezentować, jak wygląda karma w tym okresie. Tak na szybko jeszcze teraz nakarmimy. No karma z dodatkiem czarnego owca, kukurydzy, jakieś tam groszku. Myślałem, że grochu też trochę jest. Tak, myślę, że na tą porę to nie jest zła karma. Teraz jeszcze taka karma będzie do końca miesiąca. Od początku lutego zaczniemy już troszkę lepiej karmić, bo w połowie lutego będziemy parować gołąbki, więc... Tak jest, także wchodzimy do gołębnika. Dokładnie, coś tam sypniemy im. Tym tu nie będziemy sypać, bo one tam jeszcze mają. A ja tutaj... Taki kubek. To myślę, że gdzieś w takim kubku jest około 350-400 gram. To jest taki kubek wielkościowo jak po magnezynie. Bo to jest typowo od magnezynu. Tu jest, no, ich, to jest taki kubek. No, typowo. Tu jest ich 25 sztuk tu jest, więc to im tak starcza, nie? Ja zawsze rano daję troszkę więcej, znaczy więcej, daję więcej, a później jak przykładowo wyjedzą, to wieczorem mają praktycznie to samo, a jak nie wyjedzą, no to wieczorem się sypie im troszkę mniej, nie? Ale jest tak, że nawet jak coś zostawiam, to rano później już jest wyjedzone, nie? Tak jest. Czyli gołębnik rozpłodowy, ogólnie, gdybyśmy mogli o nim coś powiedzieć, to to jest taki główny, czyli tu są te boksy. Znaczy tu jest jeden przedział, którym jest przykładowo 15 boksów. Tutaj z lewej strony mamy kolejny. Tu jest 9. No i teraz na wprost, niedawno dosyć taki mniejszy powstał z trzema celami. Akurat tu wpuściłem trzy samczyki, żeby sobie zaadoptowały cele, ale tu raczej tak zostaną tylko dwa. Dwa zostaną. Tylko dwa. Tylko dwa. W tym przedziale, jak jest 15 cel, zostanie może około 8-9, a tu z lewej strony, jak jest 9, to zostanie 5, no bo reszta gołębi pójdzie tam do boksów, tam mam 10 boksów. Te najlepsze takie rozpłodowce pójdą tam do boksów, żeby mieć pewność i zawsze tak przekładamy tam te gołębie i żeby nie to. My co roku zmieniamy partnerów. Więc przy zmianie partnerów zawsze jest więcej pracy, więc dla pewności ja jak paruję gołębie, to zamykam sobie te najlepsze lotniki tam w tych boksach. Nie? To też, żeby mieć pewność, a też często przeparowuję gołębie, nie? Po prostu jak z dwa lęgi tam sobie pociągnę, to na jeden lęg gdzieś tam coś tam jeszcze przeparuję, nie? No ale też przez to, że masz tak podzielony gołębnik, to łatwiej ci je przeparowywać. Tak, dokładnie. No. Właśnie ja często robię tak, że jak samiczka w danym roku była w przedziale tutaj, a chce jej zmienić samczyka, to idzie tutaj. No ona już do tej celi tutaj nie wraca, nie ciągnie ją, tu ma nowego samczyka i odwrotnie. No, znaczy samczyków to raczej nie wiem, bo samczyki mają cel na stałe cały czas.
jak na którymś mi tam wiem, że nie chcą mi za bardzo ten, no to zabieram do boku. No to tam już gołębie nie mają wyjścia. Do boksu też trafiają takie gołębie, które po prostu nie mają obranej celi. No to tu chyba jest, trzy są takie, ale to są takie późniejsze samczyki, nie mają obranej celi, dlatego one pójdą do boksu. Co do gołębi rozpłodowych. Nasze gołębie rozpłodowe to jest tu więcej gołębi, można powiedzieć, od polskich hodowców. Jakoś tam nie na gołębiach zagranicznych mało co tam się opieramy. Jedynie co od Piotra Knapa, to są DV-y, ale to jest Piotrek Polak, który po prostu od 20 lat tam mieszka za granicą. Wydaje mi się, że chyba od Piotka na chwilę obecną jest najwięcej tych gołębi. Ale też są gołębie właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, od Pawła Mędrysy, od Tomka Rumińskiego, tylko że od Tomka Rumińskiego zostały mi dwa, tylko ten co tam jest i taki 60, taki syn takiej olimpijki 71-50, tylko te dwa mi zostały. Bo powiem tak naprawdę te dwa dają gołębie, dlatego tylko one, wcześniej było ich cztery, tamte też dawały, ale te dają lepsze. Jak mają zostać, to mają zostać najlepsze. Co do nich, mam też tu gołębie właśnie od Piotra Kowalewskiego, ale znowu gołębie Piotra Kowalewskiego to są gołębie knapy. Aha. Mam też od takiego przyjaciela mojego, od Pawła Sacichowskiego. Paweł znowu ma od Piotra Kowalewskiego, więc to jest wszystko jedna rodzina tych gołębi, nie? Większość gołębi od przyjaciół, tu mam właśnie od Grzesia Sojki, tego samczyka. Tutaj nakrapiany to jest słynny po jego Ciechocinku i po Feng Shui. Ciechocinek to był taki najlepszy lotnik oddziału u niego, a Feng Shui no to kapitalna samica, co mu latała takie loty 700 km, nie? To taka perełka i z Grzesiem też się ostatnie czasy wymieniamy gołębiami. Ja ogólnie ostatnie czasy dużo się wymieniam gołębiami. Już mało co kupuję, po prostu z tymi przyjaciółmi tam robimy jakieś wymiany, szukamy. No bo myślę, że ja wolę przykładowo wymienić się z moimi przyjaciółmi i testować te gołębie, niż kupować jakieś gołębie, które po prostu, no nie wiem, czy faktycznie z tych gołębi są, tak? Więc stawiam bardziej chyba na tych moich przyjaciół. Tak jest. Także no co, może teraz przejdziemy sobie do boksów. Tak, przejdziemy tam, pokażemy może z 2, 3, 4 jakieś tam gołębki z rozpłodu i tyle. Także teraz jesteśmy przy tych boksach, o których rozmawialiśmy. Dokładnie, tu mamy te 9 boksów, tu jeszcze jest 1/10. Tutaj trafiają przeważnie te najlepsze gołębie. No może też nie do końca na najlepsze, ale te, które chcemy mieć pewność. Albo po prostu ciężko się parują, nie? To tutaj są akurat... No jak mówiłeś, właśnie celki nie ma na przykład. Tak, samiec. Dokładnie, albo jak samczyk, który późniejszy, taki nie ma obranej celki, no to dajemy mu starszą samiczkę i on prędzej czy później musi się sparować, nie? Akurat mamy tutaj cztery parki. Mamy tutaj starego właśnie Szelensa, połączonego na swoją wnuczkę. Akurat o, otworzymy. Możemy je tak zaprezentować. Dokładnie, to jest stary Szelens. Można powiedzieć filar hodowli. Jego córka i trzy wnuczki to są właśnie te gołębie, które zrobiły siódmy wynik w Polsce w kategorii C. No i to są też te gołębie, które są typowane do kategorii, znaczy do GMP, do wicemistrza Polski. I on jest połączony na swoją wnuczkę. On jest teraz połączony właśnie na swoją wnuczkę, na córkę Szeleński, czyli na najlepszą córkę starego Szelensa. To jest jego wnuczka. A zarazem to też jest półsiostra do takiej samicy 9105 od Damiana Warzechy. Ta samica jest w zeszłym roku, w 2020, w tym sezonie była pierwszym gołębiem według tam konkursu redakcji. Ona tam miała koeficjent 1,74. No, też super samica. Rok wcześniej ta samica miała 13/13 u Damiana. No i 2020, no to sezon, samica super mu tam latała, była dwa razy pierwsza na oddział, dwa razy druga. Super to mu tam latało ten. I też już przeniesiona u Damiana do rozpłodzie, już w tym roku nie lotowana w rozpłodzie. Mamy właśnie jej półsiostrę i można powiedzieć, mamy jeszcze jej syna. Mam jeszcze tam takiego szpaka syna, też fajnie mi wyda, bo dwa młode miałem tylko w tym roku od niego wypuszczone i dwa szpaki są, więc fajnie to się tam pokazało. No. Czyli to jest, można powiedzieć, ten najlepszy rozpłodowiec. Tak, to jest stary szans. Ale obok niego jeszcze jest jedna para. Jedna para, tu jest właśnie, można powiedzieć, jego najlepsza córka, czyli stara, może nie stara, 25-27, czyli ta nasza słynna Szelenska, nie? Ona jest teraz w połączeniu właśnie na Jansena. Z takiego łączenia one właśnie wydały mi tą samicę 46-14, którą pierwszą żeśmy tam prezentowali, która jest właśnie tym lotnikiem w D i w C. Ta samica przez 5 lat miała wylatane 61 konkursów. O kurczę. No, ona latała wszystko. Od A do Z, tam nie było oszczędzania. Bo to moje początki z gołębiami były takie, że ja za bardzo nie znałem się na tych gołębiach.
nie było może takiej tej wiedzy. No i człowiek katował troszkę tego rębie, nie? No ale te... To... Nie lubiłeś po prostu jak w sobotę coś zostawało w gołębniku. Można tak powiedzieć. Po prostu było parę tylko dobrych gołębi i tylko na te się liczyło, nie? Ona z tym samcem właśnie, z tym co teraz prezentujemy, 9939, czyli Jansen od Grzesia Klingiera. To jest jego... Na jego ojcu Grzesia była oparta hodowla, nie? Na tym gołębiu. Ten gołąb był też u mnie lotowany. To był taki pierwszy partner szeleński, ale... Ten gołąb w ręce, ja go już miałem w ręce, ale jeśli chodzi o budowę tutaj mostek i tak dalej, on jest tak związany. Tak, to już jest 9-letni samczyk, bo on jest z 2013 roku, ale jest taką... W ręce jest naprawdę dumą, dumą też naszej hodowli, można powiedzieć, bo tak jak wcześniej mówiłem, myśmy go tam wcześniej zaniedbali, jak był na gołębniku lotowym, nie były tak aż dużo ciągnięte z niego gołębi, ale przez ostatnie 2 lata było troszkę z niego nahodowane i naprawdę te gołębie są i z różnych właśnie konfiguracjach, w różnych łączeniach. Ale on najlepiej pasował no, na szelęskę, tylko że po prostu pasował na szelęskę. Szelęska w różnych wydaniach wydaje różne gołębie, co dobrze latają, więc ona bardzo dobrze przekazuje, ale on też z różnymi samicami też super przekazuje. I to gołębie latają od 100 do 700, nie? No właśnie to jest istotne. No, tu jest 25-27. Nasza szelęska. Szelęsy ogólnie to są troszkę już i troszkę inne gołębie. One są krótsze, takie bardziej krępawe. Ale uskok między pierwszym a drugim rzędem jest idealny. Ta samica też była właśnie z jednej 500, była pierwsza w oddziale i z maratonu była czwarta. Ona lubiła loty takie 500-700, nie? To wtedy jeszcze ja dobrze tych 500, jak wcześniej mówiłem, tych maratonów nie umiałem latać. A ta samica, ona latała wszystko. Ja nie umiałem latać, ale ona umiała latać. Nie? To jest, ona po prostu... To była też jakąś nadzieją na te maratony. Tak, dokładnie. No, ona ma mnóstwo tych konkursów latanych, ale co jest najważniejsze, ona przekazuje na dzień dzisiejszy. Nie? A ona jest teraz który rok na rozpłodzie? Ona, ją wycofałem w roku 2018. To był Czyli już zdążyłeś trochę z niej uchować. No jest. 2018 to był jej ostatni sezon. To był sezon, który ona zrobiła 14x14. Ona zrobiła 14x14, jej córka zrobiła 5x5. No i wtedy postanowiłem, nie, starczy. Już takiego gołębia możemy nie wyhodować. I ona tamtego czasu jest na gołębniku tutaj na rozpłodzie. Nie wiesz, że była taką lotniczką świetną, to jeszcze jest samicą rozpłodową podstawową. Wydaje mi się, że jest lepszą samicą rozpłodową niż lotniczką, bo lotniczką była wybitną. Ale to, co ona wydała na dzień dzisiejszy, no to mało który gołąb tak latał i wydawał, tak? I to gołębie przykładowo u moich przyjaciół, wiem, że u Grzesia Sojki bardzo dobrze te gołębie teraz latały, u przykładowo Grzesia Doroszyńskiego, który zrobił mistrza oddziału w gołębiach młodych, a lotuje z mistrzem Polski, nie? Z Ankusem tam w oddziale, więc ograć takiego zawodnika i też mu tam te gołębie super się pokazały na tym ostatnim locie. Wiem, że Piotrek Płonocki, najlepszego młodego co ma, to również właśnie ze szelęsów tam sparowanie na swoje gołębie. To takie osoby, co właśnie w przeciągu 2 lat nabyli od nas te gołębie, no to mają jakieś efekty, nie? Także o szelęsie powiedzieliśmy trochę, jeśli chodzi o niego. Pokazaliśmy go w celce, natomiast no wypadałoby go zaprezentować jednak. No dokładnie. Także go prezentujemy. To jest stary szelęs z 2012 roku. No i on w pierwszej konfiguracji właśnie wydał tą 25-27, 25-03. Zaraz taki był strzał w dziesiątkę. Ale to był twój, można powiedzieć, jeden z pierwszych w ogóle gołębi. To był pierwszy, tak, dokładnie. Ja z nimi zaczynałem, z tymi gołębiami, z nimi może mnie raczkowałem, tak naprawdę. I do tej pory są. No. To znaczy, że dobrze trafiłeś też. No tak, czasem mówią, że trzeba troszkę szczęścia w tym sporcie gołębiarskim mieć, tak? On pod kątem budowy, powiem tak, miałem już troszkę gołębi w ręce, nie jest jakiś idealny, nie? Mógłby być lepszy, ale znowu mu się staram dawać takie samice, które z budowy są super, żeby tą jego budowę tych dzieci polepszyć, ale... No właśnie taką mu dałeś. Taką mu teraz dałem. On dostał właśnie bezpośrednio córkę szelęski, najlepszej naszej samicy, czyli jest parowany na swoim wnuczku. To już jest taka typowa właśnie gołębia tych szelest. Krótsza, krępa, samica, ale to jest super, nie?
to jest właśnie 5757, to taki numer nie przez przypadek. No i tak, ale to jest samica z 20 roku, więc tak. Teraz miałeś po niej jakieś młode już w tym roku miałeś? Tak, miałem po niej młode. Po niej właśnie był młody na wspólnym gołębniku, taki 60-59, a samiczka 60-58 jest u mnie na gołębniku lotowym. I u mnie samiczka na gołębniku lotowym jest. I tam na WG gołębek też przeszedł cały program lotowy. Wiem, że jakiś kolega go tam odkupił, bo właśnie wpisał niedawno też do mnie i były. Właśnie. I ona wtedy była wcześniej była łączona na samczyka od Piotka Knapa. A w tym roku jest połączona na właśnie starego Szelensa i raczej z nim cały sezon tak będzie. Już tutaj ósmy dzień są razem tutaj ze sobą te gołębie, więc niedługo powinny jakieś jajka być. Tutaj pokażemy samczyka. Tu mamy właśnie, to jest od Piotka Knapa. To jest syn Majka. Kto zna gołębie Piotka, to wie, co to jest za gołąb. Również tam na tych gołębiach jest hodowla oparta. Piotrek ma tam bodajże 6 do 8 par. I cała linia się opiera właśnie typowo na tych gołębiach. Nie? Akurat chciałem zaprezentować tego gołębia, no bo gołąb jest marzenie, nie? Tak mi go, ja go w tym roku pierwszy raz go w rozpłodzie miałem. Ale już po nim gołąbek, młody gołąbek, już mi dwa razy pierwszy siadł na gołębniku, więc już jakoś się tam zaprezentował, ale... To jak się sprowadza coś do hodowli i w taki sposób się prezentuje od razu, to znaczy, że jest nadzieja. Dokładnie. Z Piotkiem mamy bardzo dobry kontakt, on mi jak to tam troszkę pomagał, to w tej metodzie właśnie na sucho, bo myśmy w tym roku lecieli, on tą metodę dobrze znał, więc... No i te gołębie tutaj w miarę fajnie nam się przez ostatnie dwa lata pokazały. Więc myślę, że nasza współpraca będzie trwała nadal. A też tak zdradzę, że te gołąbki tutaj co teraz są połączone. Właśnie stary Szelens na wnuczkę i Szelenska na Jansena. No to te dzieci właśnie jadą do Piotka, nie? To już tak, żeśmy wcześniej mu obiecałem, że tak zrobię, dlatego wcześniej też to połączyłem. I tak, ale tam też na dole masz jeszcze dwie pary, ale to są tylko pary na podkładzie. Tak, no połączyłem wcześniej dwie parki z tego względu, że te jajka przełożę tutaj na dół, a te wrzucę tam później z powrotem i za 3 tygodnie jak będę parował, to po prostu one wrócą tutaj z powrotem, nie? Tu jest jeszcze ostatni samczyk, co pokażemy, to jest właśnie od Tomka Rumińskiego. To z gołębi, co w 2016 roku kupiłem pierwsze gołębie od Tomka. Kupiłem wtedy 4 młode do lotu. Po lotach zostały mi 2. Został on i jeszcze taki jeden samczyk. Ten, obydwa były jako roczne, były gołębie lotowane. Ale tamten zginął na którymś locie, a ten przeszedł cały program. No ale w 2017 roku się okazało, że pełna siostra tego gołębia, tylko że rok starsza, była 4. lotnikiem Polski. No to takiego gołębia zabrałem do rozpłodu. I po nim właśnie mam tego najlepszego lotnika oddziału, co on był właśnie łączony na Szelenskę. Po nim mam tą drugą lotniczkę okręgu z tych właśnie łączeń, ale to te lotniki, co tak mam, to przeważnie złączone on był na Szelensy, nie? Także teraz sobie porozmawiamy trochę już o praktycznej stronie hodowli, czyli o przygotowaniach i tak dalej. Zaczniemy sobie od tego okresu, w którym teraz jesteśmy. Może jeszcze tylko chwilę wrócimy do okresu pierzenia i ewentualnych szczepień w twojej hodowli. Jak to wygląda? No jak to wygląda? No gołębie przykładowo szczepimy w grudniu zawsze. Na początku, znaczy przed szczepieniem zawsze mają podany jakiś tam preparat na odrobaczywianie i to jest podane raz do wody i raz indywidualnie krople do dzioba. Tam ja podaję inną wynektrynę, zwykłą po prostu i robię to tak, że podaję do wody najpierw, a za 10 dni podaję indywidualnie do dzioba albo ewentualnie odwrotnie. No tam nie ma znaczenia, czy to pierwsze, czy to pierwsze. No i po tam w przełomie tygodnia później znowu szczepię gołębie. I szczepimy przeważnie pojedynczymi tam szczepionkami, ewentualnie podwójną. No. Co roku kolumba przeważnie. Kolumba. No albo jedynka, albo podwójna. W tym roku była podwójna, więc za rok będzie prawdopodobnie pojedyncza, nie? No na tej zasadzie. No i później na przełomie 3 tygodni szczepimy na salmonelle. No wcześniejsze lata szczepiliśmy szczepionką pewnie z osalem, dokładnie z osalem, ale nie ma
no to w tym roku żeśmy szczepili Salmo PT, czy no Salmo PT, z tym była szczepiona. No zobaczymy, to pierwszy raz w tym roku tak szczepiłem, więc wyjdzie czyli w praniu. To, czyli to pierwsze szczepienie od razu, jak się gołębie skończyły pierzyć praktycznie? Nie do końca też, bo gołębie jeszcze dopierzają, jeszcze są niektóre gołębie, co teraz jeszcze tam te ostatnie pióro im odrasta. Ja tam jakoś za bardzo nie ingeruję w to, czy tam nie patrzę, czy... Nie zwracasz uwagi? Nie, nigdy nie zwracałem i nie zwracam jakoś. Tak, i się nie odbija też nawet na piórach, nie? Powiem tak, że może bardziej się odbija przykładowo preparaty na odrawaczywianie na piórach, może się odbić niż samo szczepienie. Bo stosowałem kiedyś taki preparat na robaki, który był bardzo mocny. Teraz nie pamiętam nazwy, ale wiem, że gołębie to zaznaczyły. Zaznaczyły to na piórach, żeby było widać, że właśnie po tym preparacie one tam to było. Ale no co, no, to było rok temu. W tym roku jest wynik, gołębiom to akurat w lotach nie przeszkadzało. Tylko, że po prostu no, to jest tak wizualnie to pióro wygląda trochę kiepskie. Gorzej. Jest gorzej i po prostu no, unikam tego. No, w tym roku już tego nie robiłem. Nie? Tak jest. A jeśli chodzi o ten okres pierzenia i karmę? No karma. Na pewno na pierwszym etapie idzie karma ta, co została po sezonie. Do tego jest domieszana typowo gotowe mieszanki tam pierzeniowe i przeważnie kupujemy z dwóch firm. I te dwa rodzaje tam mieszamy razem. Jakieś ekstra tam rzeczy nie dodajemy, nie? Po prostu jest gotowe mieszanki kupowane z dwóch firm, mieszane razem i tyle, nie? Tak, a ewentualnie jakaś suplementacja w czasie pierzenia właśnie? Mocna suplementacja jakoś tam nie, pod typem, żeby coś tam typowo przyspieszyć pierzenie. Ja wolę chcę, żeby znowu te gołębie nie wypierzały się dosyć szybko, tylko po prostu dłużej, żeby się pierzyły, nie? Nie wiem, jestem tego zdania, im dłużej one się pierzą, tym później zacznie się ten proces pierzenia wiosną. Więc dlatego jakieś tam suplementów. Wydaje mi się co, no podstawowe suplementy dajemy, żel oksygen, tego akurat u nas idzie dużo w hodowli. Zwykły tam probiak 1000, to tak co w sezonie idzie. No i aminokwasy. No i to chyba tyle. No, preparat jodowy się staramy dawać raz w tygodniu. I co dajemy? Żelazo, aktywne żelazo to w sezonie. Teraz tak już nie. No żelazo to jakby nie patrzę, to jest preparat jodowy, nie? Tak. Też. No i propolis. I to jest tyle, nie? No nawet jak teraz taki jest sezon zimowy, to dajemy tylko propolis i ewentualnie jakieś tam aktywne żelazo, nie? No właśnie o tym sezonie zimowym już mniej więcej sobie powiedzieliśmy wcześniej, bo też prezentowaliśmy karmę, jaką teraz jedzą. No dokładnie. Więc ten okres mamy mniej więcej jasny i teraz jak to będzie wyglądać dalej? Bo mówisz, że za 3 tygodnie już parowanie. Tak, no przykładowo teraz jak sezon jest jeszcze ten styczeń, to jest taka może słabsza karma. Będziemy parować 12-13 lutego, czyli te 2 tygodnie przed tym parowaniem wejdzie mocniejsza karma. Dorzucimy tam z 20% konopi, no żeby troszkę te tam gołębie już obudzić z tego można zimowego. Suplementy może jakieś za bardzo tam nie pójdą, tylko to co dajemy cały czas, czyli tam żel oksygen, normalnie tym propolis, probiak 1000, bo to tak się staramy dawać przykładowo. Ja to robię tak, że jak jestem w weekendy, to tylko w weekendy dodaję tym gołębiom. Przy tym okresie właśnie takim zimowym teraz, nie? No i co, no będziemy łączyć 14, 12, 13, 14 tam chyba lutego, znowu metoda na sucho, typowo, że tylko jajka zniosą. I no właśnie, tyle, o tej metodzie za chwilę sobie porozmawiamy. Ale próbne parowanie akurat teraz jak przyjechałem się odbywa. Dokładnie. Jutro się kończy. Jutro się będzie kończyć. Czyli, ale tylko gołębie roczne były w parach. Tak, puściliśmy tylko gołębie roczne z tego względu, że no roczne troszkę jakby nie znają tego. Dla nich jest to nowość łączenia się w pary i przykładowo przy tym lutowym, takim lutowym parowaniu one by to może dłużej by im to schodziło. A tak jednak jak one się tam troszkę już teraz połączą, jak będę je łączył w lutym, one szybciej się naniosą, bo już tam się znają. No. I też jest ta opcja, że te gołębie, które teraz się nie sparują, no to będę w tym lutym mógł im trochę więcej czasu poświęcić. No bo tamte gołębie, jak jednak są razem, zamknę je w celi, no to już tam nie będą jakichś tam problemów, nie będą się bić, tylko po prostu poświęcę więcej czasu tu tym, które się nie parują. Po prostu tamte pozamykam, a te będą miały dostęp do gołębnika, żeby sobie tam swobodnie się tam dołączyły, nie? No. Dokładnie. Czyli teraz będzie to parowanie i mówisz, że znowu na sucho, czyli tak. Bo to był pierwszy sezon, kiedy leciałeś na sucho. To był pierwszy sezon, co na sucho. I przy tej metodzie u Ciebie jest gołębie dwa razy znoszą jajka. Tak, dwa razy. Czyli jak to od tego momentu parowania później wygląda? Czy no ewentualnie na jajkach na przykład jakaś kuracja? Tak. Tak, robimy to tak, że łączymy je przykładowo w tej połowie lutego. One się nanoszą w ciągu załóżmy 14 dni. Tylko ja robię tak, że jak się pokaże jedno jajko, to tego pierwszego jajka liczę 10 dni i wtedy rozłączam gołębie. Już nie ma, czy te jedne gołębie siedzą na te jajka 3 dni, czy niektóre tam 10 dni. Po prostu nie chcę, żeby te pierwsze siedziały dłużej jak 10 dni. Nie? Wtedy są rozdzielane. I na tych właśnie jajkach wtedy się robi właśnie kurację na trichonidazolem. Ja to już robię
Nie 7, tylko robię 10 dni. Robię to raz, a konkretnie, nie? I to kupuję trichonidazol u weterynarza, się podaje i tyle, nie? No i ja tam nie ingeruję, że któreś tam nie zniosły jajek, bo mi nie zależy na tych jajkach, bo ja i tak nie chowam po nich młodych. Po tych najlepszych lotnikach sobie przekładam jajka, tak żeśmy mówili, do rozpłodu. Ewentualnie jak ktoś tam z hodowców chce, to zabiera resztę tych jajek, nie? Więc tak to wygląda. Dokładnie. Takie pierwsze jajka, nie? Tak, pierwsze właśnie, czyli to parowanie już jest po 10 dniach, one są rozłączone i później drugie parowanie następuje kiedy? Drugie parowanie mniej więcej następuje gdzieś pod koniec marca. Czy one tak naprawdę jak zejdą z tych pierwszych, znaczy jak je rozłączę po pierwszych jajkach, to ja tak, zabieram samiczki. Samce raczej na te 2 dni na te jajka jeszcze są, że one same z nich zejdą. Wtedy samiczki nie są wypuszczane, tylko są cały czas tam w tym gołębniku. I po 2 dniach już jakieś tam spróbujemy zrobić oblot, żeby tam wtedy jest posprzątane, zabrane jajka i jest tyle, jest puszcza miska. Czyli wtedy się zaczynają obloty? Znaczy, obloty już zaczynamy, można powiedzieć, jak się naniosą. Aha. Jak się naniosą, to wtedy te 10 dni takie, co tam mogą siedzieć, to są takie wolne obloty. I to jest takie 10 dni na rozruch. Później 2 tygodnie mniej więcej mają przerwy, bo później gdzieś łączę je pod koniec marca, to takie mają 2-3 tygodnie przerwy, to te 2-3 tygodnie to już tak, że po prostu one już wtedy trenują, ale osobno, samce osobno i samiczka osobno. Już osobno. Ale to nie jest jakiś tam trening wymuszony, że tam godzinę muszą latać. Latają 15-10 minut i to tyle po prostu, żeby je troszkę tam ruszyć. Rozruszać powoli. No i co, no koniec marca łączę je drugi raz, tylko że drugi raz no to już jest cieplej, gołębie dużo lepiej się nanoszą, no znają właśnie. Się. Więc na tych drugich jajkach siedzą maksymalnie 5-6 dni. Aha. 5-6 dni i tak myślę, żeby do tego, mniej więcej się staram zrobić to tak, żeby do pierwszego lotu były rozłączone gdzieś między 2-3 tygodni. Żeby już były to, przez te 2-3 tygodnie nauczyć je tego wdowieństwa. No najpóźniej te 2 tygodnie. Nie? Tak. Jeszcze tylko jedną kwestię sobie wyjaśnimy, bo gołębie na jesień zamykasz i one dopiero są wypuszczane właśnie w marcu, w lutym, w marcu. No koniec lutego są czyli wypuszczane. Czyli te okres nie latają w ogóle. W ogóle nie latają, no bo my tutaj mamy dosyć spory problem z jastrzębiem, więc jak większość hodowców, no nie otwieramy tego, nie? Tak jest. No także już wracam jeszcze do tego sezonu lotowego, czyli powiedzmy jak przechodzisz na to wdowieństwo 2-3 tygodnie przed pierwszym lotem, to zaczyna się przygotowanie tych gołębi, już takie do lotu. No to... Czyli ewentualnie jakieś treningi, wywózki się zaczynają, czy... Dokładnie, zaczynamy treningi. Jak każdy sportowiec, im więcej treningów, tym lepiej, tak? No i u nas jest tak, że na każdym treningu gołębie przylatują i się widzą. Tylko czasem robię tak, że puszczam najpierw samiczki, później samczyki, nie? Nie zawsze tak robię, czasem puszczam razem, czasem osobno, tylko że efekt jest taki, że jak je puszczam razem, tak one przylatują, no to czasem mi na dachu tam przesiadują 10-15 minut i trzeba im się prosić, żeby weszły. A jak przykładowo wypuszczę samczyki, jak one przylecą, nie ma samiczek, to one szybko wejdą. I odwrotnie, jak wypuszczę szybciej samiczki, to znowu one przyjdą, wejdą i szybciej wchodzą, nie? No ja robię tak, że jak po każdym treningu przyjeżdżam, wyciągam przykładowo sobie klatki z samochodu, idę i rozdzielam. Od razu? Tak, no one są 15-20 minut, no bo tak przed tym sezonem się staram je co 3 dni po prostu robić im trening, nie? I to jest tak, żeby się widziały co 3 dni. Żeby się widziały, no i po prostu, żeby roczne gołębie nauczyły się tego wdowieństwa. Żeby one wiedziały o co chodzi, że to jest akurat, że on przylatuje, że tam jest samica, że tam jest tamiska i że to jest no, jego dom i żeby do tego wracał, tak? No właśnie, tak też rozmawialiśmy sobie wcześniej, że właśnie ewentualne jakieś tam motywacje w czasie tygodnia, to u ciebie jest na przykład jakiś wspólny oblot albo po prostu pokazujesz, bo nie chcesz, żeby się tydzień czasu nie widziały. Znaczy to jest tak, że znaczy w dniu koszowania my gołębi nie pokazujemy. Po prostu no cały sezon samce mają cele tam otwartą, miska jest, mają dostęp. Łapiemy samczyki, wynosimy z gołębnika, wnosimy kosze, łapiemy samiczki. Jedyny może myk być taki, że kosze samic, jak je łapiemy, są w gołębniku samców. Mhm. Więc te samice jednak, jak one tam zawsze są łapane, to one widzą te cele. Więc w tych celach dużo jest samic takich, że ja wkładam do kosza, to one tańczą. Takie są no, te najlepsze samice, jak dołożę drugą tą samiczkę do tego kosza, no to one tam rywalizują między sobą. Tak jakby w tym koszu jakby czuły się, że to jest ich teren i tam bronią, nie? Często te najlepsze samice tak robią, nie? No i wtedy tak ale z tej to pozycji... na zasadzie, że wtedy jak łapiesz samicę na wywózkę, to klatka załóżmy jest w gołębniku wdowców. Wdowców, zawsze tam jest ta klatka. Aha. Zawsze te klatki są... Specjalnie tak zostaje. Znaczy, jest co... Ja lubię zawsze przykładowo złapię sobie samicę, przesunę drzwi, obejrzę ją jak ona tam wygląda i wtedy dopiero ją wkładam do kosza, nie? Przy tej zasadzie, dlatego nie wiem, mi to się jakoś sprawdza i dla tych samic chyba też jest motywacja, bo ona każda z nich jednak tam cele widzi. Samców nie ma, bo nie ma, ale cele widzą, nie? No i tak z nimi jeżdżę na treningi.
naloty też są tak samo, są jakoś łapane. Też dlatego, w ten sam sposób. Ja tam kiedyś próbowałem, gdzieś tam jakieś gołębie pokazywałem, ale nie widziałem w tym efektu, żeby to było lepiej niż niepokazywane. Zrezygnowałem z tego. Tak samo jak powiedziałeś z celkami, że one praktycznie cały czas mają otwarte. Tak. Miskę odwróconą, więc tutaj nie grasz w ogóle celą. Nie gram tym wcale. Cela wdowca to jest jego dom, więc nie chcę mu tam za bardzo buszować w tym jego domu, niech on tam ma jak ma, więc jak ja przykładowo nic nie ingeruję w nie, a on jest dobrym lotnikiem, to on i tak będzie dobrze leciał. To jak mówią, że no z osła nie zrobisz konia wyścigowego, więc jak on ma te dyspozycje, to on będzie latał, nie? Więc tak, tak jest. Mi to wpoił też Bartek Morel, nie? W tym mówi, co z tego, że ty tam będziesz go motywował, jak on nie będzie chciał być lotnikiem, no to co z tego, że on ci raz w sezonie szczeli, a gdzie reszta tam? Więc gołębie, które nie są motywowane, wydaje mi się, że są bardziej stabilne. Można przykładowo na tego gołębia polegać przez cały sezon, a nie liczyć na to, czy mu się uda. Dlatego też mi się wydaje, że to jest dobre przy typowaniu gołębi. Bo jeśli widzisz, że ci cały sezon, czy tam pół sezonu ci siada jeden czy drugi gołąb, no to te drugie pół sezonu starasz się tam mniej więcej tego samego. Albo ewentualnie masz te 15 gołębi, tylko sobie je zmieniasz, tak? Grasz tymi 15, a nie tam masz 40 i dzisiaj ten, jutro tamten, a pojutrze jeszcze inny, nie? Wtedy nie można nic złożyć. No dokładnie, wtedy jest ciężko. Każdy właśnie mi mówi, a bo ja tam trafiam te serie, bo czy tam co, my nawet mamy serię z maratonu 7 z 15, nie? I tam zawsze ja te serie łapię. Nawet u nas w oddziale, to chyba ja jestem jedynym hodowcą, który ma pełną serię pozamykaną, nie? Ze wszystkich lotów. My mamy nawet taką serię w sekcji 10 na 10. O. No to 2 lata temu... To 2 razy taką serię złapałem na locie, nie? 10 wytypowanych, 10 ten, nie? To już naprawdę trzeba tam w miarę dobrze wytypować. No, trzeba trafić. Ciężko, nie? Tak jest, ale jeszcze wracając teraz do tematu już hodowli, to powiedziałeś, że jak puścisz samce, samice, one jak przylecą, to tam wariują po dachu i tak dalej, na przykład z treningu. Czyli zakładam, że nie idą zbyt głodne na trening. Czyli nie. To twoje karmienie wygląda jak w sezonie? Jak? No, nie są głodne, bo gołębie są dobrze karmione, nie? No właśnie, ale generalnie karmisz też gołębie, no to powiedzmy, syta. Do oporu. Tak, gołębie są karmione do syta. Wydaje mi się, że właśnie dużo hodowców popełnia ten błąd, że słabo karmią gołębie. Za słabo karmią gołębie, bo gołębie, które przykładowo są krótko trzymane i przychodzą później 3-500 pod rząd, czy tam 2, on z tygodnia nie nabierze tej masy i nie jest tak, że on dzisiaj poleci, bo na tych krótkich lotach jest ok, on siada fajnie, ale później nie ma tego efektu, no bo mięsień zbudować w ciągu tam 2-3 dni, to nie jesteś w stanie tego zrobić, tak? No właśnie, dlatego później brakuje tygodnia, paliwa, żeby przygotować. Nie? Dlatego brakuje paliwa, dlatego najlepszy jest wynacznik, jak mają po 3-4 500 pod rząd. No to wtedy, no tam musi być gołąb przygotowany. Ja, u nas w oddziale akurat nie ma, w tym roku żeśmy mieli 3 500 pod rząd, ale ja bym chętnie chciał latać, żeby było 4 czy 5 500 cały miesiąc lecimy i wtedy można robić swoje, nie? Ale to ja nie mogę też tam pod swoim kątem patrzeć, trzeba patrzeć też na innych hodowców, jakie mają na ten temat zdanie, nie? Dokładnie. Teraz też lecimy te rejony, więc tym bardziej trzeba się dostosować, nie? Tak, tym bardziej trzeba współpracować. Współpracować, dokładnie. Dokładnie. No to teraz powiedz, mniej więcej te loty, które ci tak najlepiej wychodzą, to są 300, 500. Powiem tak, no w tym ty roku... mówiłeś, że tak nawet bardziej 500. No najlepiej 500 wychodzi, najlepiej 500 wychodzą. Ale w tym roku na tej metodzie suchego wdowieństwa można powiedzieć, że już od początku sezonu żeśmy dosyć dobrze grali, bo pierwszy lot żeśmy mieli Głogów, tam 140 km, czy tam 130. Mhm. Mnie akurat nie było w domu, bo jak zwykle przez moją pracę musiałem być za granicą. Mówię, kurczę, 70 gołębi do zakoszowania, wie Iwona tyle nie zrobi. Mówię, do Iwony to zabierz chociaż, mówię, te 36 samiczek, jeden samczek tam poszedł. Mówię, zabierz to chociaż te gołębie, żeby jakoś chociaż serię do działu tylko złapać, nie? I ona tak zrobiła, zabiła, złapała te samiczki tego jednego samczyka. 26 w konkursie było, to na 36, był 3., 5. gołąb na oddział, konkurs trwał 8 minut, w 15 minut czy tam 12 były wszystkie w domu z tego lotu, nie? No i tam potrafiły też, a i co, i samce poszły można powiedzieć od drugiego lotu, bo tylko jeden był na tym pierwszym i nie przeszkadzało im i dobrze leciały tak samo, nie? Cały sezon dobrze leciały, bardzo dobrze leciały w tym roku, nie? No i w zasadzie pierwszy lot, a to karmienie takie dosyta i tu mnie najbardziej zastanawia, bo często też hodowcy myślą, że kiedy lot jest taki krótki, czy to trzeba te gołębie bardzo krótko karmić? Znaczy, krótko karmić. My karmimy do syta, tylko trzeba też wiedzieć, czym karmić. No bo jeśli będziesz karmił na krótkie loty cały tydzień karmą jakąś mocną lotową, czy tam energią, no to się mija z celem, nie? To po prostu im krótsze loty, tym po prostu trzeba karmić lżejszą karmą, ale no dobrze karmić, nie? I my karmimy po locie zawsze dobrą karmą w miarę białkową. To są... Tych posiłków jest różnie. Na początku sezonu są 2, im dalej są 4. To wszystko zależy od
kilometrażu i danego lotu, jak wcześniej były. To nie ma tak, że ktoś ma na kartce czarno na białym, że dzisiaj to, tam, to, to. Nie ma czegoś takiego. No tak, albo to umiesz robić, to czujesz, albo tego nie robisz. Ale gdybyśmy sobie tak na przykład mogli przeanalizować taką jeden tydzień przygotowania do 500. Załóżmy, po 500, bo w tym roku mieliście 3 500 pod rząd. Tak, dokładnie. Czyli powiedzmy na taki lot 500 po 500. No to co, gołębie przychodzą z lotu, jeśli była ciężka 500, znaczy u mnie jest zawsze tak, że jak gołębie przychodzą z lotu, nigdy nie ma karmy. A w ogóle? Nie ma karmy. One pierwsze co one mają, to piją wodę i jedzą te minerały. To jest pierwsze co one mają. Jeśli ich się przykładowo już zleci, tak można powiedzieć, pół godziny, tam 3/4 gołębie, czy większość, wtedy mają jakieś tam pierwsze karmienie. I to jest tak. Jeśli są loty lekkie, to pierwsze karmienie od razu jest mocne. Mocna karma, gruba, tam białkowa. Jeśli lot jest ciężki, wymagający, to te pierwsze karmienie jest takie bardziej, powiedziałbym, lekko strawne, z dużą zawartością może też konopi, żeby to było dla nich lekkie, ale je tam odbudowało tego gołębienie. No i załóżmy, że tak ta 500 była ciężka, a za tydzień mam znowu 500, no to wieczorem jest mocne karmienie. Cały poniedziałek jest znowu mocne karmienie, takie same jak wieczorem. No i połóżmy, że wtorek rano też jest mocne. Muszą te 4 karmienia dostać. Wtedy tak, środa, wtorek, wieczór przechodzimy na lżejsze, całą środę przechodzimy na lżejsze, no i czwartek, piątek, no to już jest tam na maksa, nie? Znowu ogień. No tam już jest, dokładnie. Czyli jest ten dzień w środku tygodnia taki, gdzie ta karma jest lżejsza, po to, żeby wzmóc w nich apetyt, no bo mówisz, że na początku to karmienie bardzo mocne. Tak, znaczy jest lekka karma, ale jest z delikatną zawartością białka. Aha. Że one po prostu tą masę mięśniową, którą zbudujemy na początku tygodnia, żeby ją utrzymać jeszcze w środku tygodnia, nie? No, więc jakaś lekka zawartość tam jest karmy białkowej, ale to jest tam w proporcji 10-20%, nie? Tak, i ewentualnie przy takim karmieniu rozumiem, że treningi dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. Treningi, powiem tak, no na początku sezonu trzeba ruszyć te gołębie, więc jakoś tam wymuszamy ten trening, ale później jak przychodzą, tak naprawdę sezon się buja i gołębie są w formie, no to jak one latają 40 minut czy 45 w dobrym tempie, to wystarczy. Wystarczy. To jest, u nas ze samicami jest tak, że ich nie trzeba pilnować. One wychodzą, robią robotę, trenują i to samo jest na locie. I one tam brylują, nie? No samce, jak to panowie, trochę się ociągają, trzeba im czasem pomóż. No one tam różnie z nimi, jak mają dzień, to śmigają fajnie, jak nie mają dnia, no to na gołębie, jakby tak mogły, to by lawy miały, nie? No, ale tak dobrze nie ma. Tak jest. No ewentualna suplementacja przy takich lotach 500, załóżmy, kiedy jest rzeczywiście taka wymagająca 500. I jeszcze będę chciał zadać jedno pytanie odnośnie pierwszej 500. Właśnie, jak wygląda taka pierwsza 500, no bo wiadomo, że dla rocznych to jest coś nowego, no, a ty tam ładujesz wszystkie roczne. To zacznijmy od tego pierwsze roczne. Znaczy roczne jak idą, zakładam to, żeby zrobiły cały program. Ale jeśli nie ma pogody na roczniaki, no to roczniaków przykładowo tam nie koszujemy. No w tym roku akurat było fajnie, że no pierwsza 500 była dosyć szybka, bo tam było 1800. Prędkość. Znaczy, ja osobiście już bym na taki lot nie włożył tych gołębi, nie? Już bym tam się czaił z tymi roczniakami, ale Piotrek do mnie mówi, Knap, mówi, słuchaj, no, mówi, po to one są, to dla nich to jest taki lot, że albo one będą, albo nie będą. I mówi, gołębie są do latania, mówi, kładzie tam, jeśli będą miały się bronić, to się obronią. No i nie powiem, bo tam fajnie te roczniaki przyszły. Były 500, która była prędkość poniżej 1200 i te roczniaki jeszcze lepiej siadały. Właśnie. Wydaje mi się, że to musi być pogoda na roczniaki. Znaczy pod wiatr czy słońce nie ma problemu. Byle nie było deszczu. Byle nie było deszczu, frontu, bo tam jednak te roczniaki jak go miną, to różnie jest tam później z dochodzeniem. No po prostu nie ma, ten roczniak nie, że może nie ma motywacji, tylko jest za słabo oblatany. No bo tak jednak loty młodych ewentualnie mamy najwięcej 300 km i to jest tam jeden lot. Piąty lot przeważnie to już jest 500 km i to jest przeskok między 300 a 500, dokładamy im 200 km i tak, ten roczniak jest nauczony, że on 3-4 godziny jest w domu, a tu nagle przychodzi mu lecieć 8 godzin. No i teraz on jest trochę zdziwiony, że leci, a domu nie ma, tak? Dlatego trzeba je tam dobrze przygotować, te roczniaki, nie? No ja 500, no to jak to mówię, jedziemy to na maksa, nie? No i właśnie mówisz na maksa, czyli ta końcówka tygodnia, to rozumiem, jaka to jest karma energetyczna, ale sama energetyczna, czy... Ja tak wcześniej... I ewentualnie ile tych karmin? Lotujemy na tym Van Robaisie. Odlotuję na Van Robaisie już siódmy sezon. Mhm. I tam wydaje mi się, że dobra karma. Ostatnie karmienia to są 4 karmy. I te karmy to nie jest tak, że na każdą 500 je mieszam tak samo, ale przeważnie jest tak, że mam 4 karmy. Mam lotową, taką można powiedzieć, to jest lotowa
bez nasion strączkowych. Później mam lotową taką mocną karmę, tam jest 4 rodzaje kukurydzy i tam już jest nawet groch. Do tego dochodzi energetyczna z Van Robaisa i dochodzi jeszcze taka lotowa, jakby powiedzieć, premium. Ta premium to tam jest wszystko, można powiedzieć. Tam nawet są orzeszki w tej karmie, nie? A też. I to sobie mieszam po 25% i kwestia jaka 500. Jakby miała być przykładowo ciężka, to robię 4, nawet 5 karmi takich. Jeśli by miała być z wiatrem, no to zrobię 3 albo 4, albo ewentualnie tą karmę, co mam taką lotową bez nasion strączkowych, no to jej zrobię po prostu w proporcji 50%, a tamtych 3 karm zrobię resztę, nie? Resztę. Bo to ja to bazuję. Ja mam wymieszane te 3-4 karmy po 25%. Jakby się pogoda zmieniła, to dzwonię do Iwony, mówię, słuchaj Iwona, do kilograma karmy dosyp 200 gram przykładowo tej karmy, ja sobie to obliczę, że proporcjonalnie tej mi wyjdzie tam 50% i tak robię, nie? Aha, i dzwonię. I ona mniej więcej ma tą podstawę namieszaną. Ale dużo tam jak co to koryguje i mówię to, i ona to ogarnie, to tam ogarnia tyle czasu, to... Tak, już wie o co chodzi generalnie. Tak jest, także jeszcze odnośnie suplementów chciałbym zapytać przy takich 500-kach, jak to ewentualnie wygląda i jeszcze do tematu karmy, jak to karmienie dosyta się odbywa? Na zasadzie takiej, że ty im nasypiesz cały karmnik, one sobie wybierają? Czy... To karmienie wygląda tak, przykładowo mamy kilogram karmy, na kilogram karmy mieszamy tam przykładowo suplementy, które chcemy dać. No załóżmy, że na przykładowo na początku tygodnia dajemy jakiś probiotyk, ja daję probiotyk z Brokampa, Probiak 1000, wydaje mi się, że chyba jeden, z, może no numer jeden w Polsce, dużo osób tam na tym lotuje. I polewamy to albo jakimś olejkiem trzaskowym, my akurat stosujemy probiak oregano. To jest probiotyk taki, to jest taki preparat na bazie oregano. I to jest zawsze na początku tygodnia. No i załóżmy, wlewamy taki 5 ml tego oregano, zasypujemy to probiak 1000, to jest na kilogram karmy. Odmierzamy pół kilograma idzie do samczyków, pół kilograma idzie do samiczek. I teraz przykładowo pół kilograma samice zjedzą, wtedy mają dosypywaną tą samą karmę, ale już po prostu bez suplementów. Bez dodatków. Bez dodatków. Aha. I one jedzą ile chcą, mniej więcej. Bo przykładowo Iwona im wsypuje tam, nie wiem, 400 gram czy kolejne pół kilograma. I jeśli one to wyjedzą, no to dosypię im jeszcze. Jeśli one tam już zostawią, czy tam... Tylko my robimy tak, że sypiemy taką nadwyżkę, że one rzadko się kiedy dosypuje trzeci raz. Aha. Po prostu one już w tym drugim karmieniu przebiorą to, co lepsze, można powiedzieć, i tego dojedzą. I co reszta zostanie, i ona tam sypie i później przykładowo albo sypie gołębie młodym, albo sypie do rozpłodu. Ale to, co chcemy ze suplementami, to gołębie muszą zjeść, nie? Tak, właśnie zacząłeś od początku tygodnia suplementów, także całkiem dobrze, bo teraz pójdziemy sobie dalej. Mówisz o tym probiotyku i o tym właśnie oregano. To jest ewentualnie jakiś poniedziałek, tak? To jest poniedziałek i to raczej się nie zmienia. Zawsze ten poniedziałek, tam tym probiak oregano jest i probiak 1000. To raczej tak zawsze mamy. We wtorek dajemy wtedy propolis i tym propolis znowu tam zasypujemy właśnie probiak 1000. Czasem to zmieniamy, że w poniedziałek dajemy propolis, czasem... A załóżmy w niedzielę po przelocie propolis też jest? Czy nie. Propolis tylko idzie raz w tygodniu, albo poniedziałek, albo wtorek i tylko na karmę, nie do wody. Na karmę. Tylko na karmę i to tam łyżeczka na kilogram karmy. Łyżka normalnie i ona tam zamieszcza stołowa i to tam zasypuje tym. Tak, no a jeszcze niedzielny powrót z lotu? Co, jak wracają gołębie, no po idle mają cytrynę, zawsze wciskamy jedną cytrynę tam na 3 litry wody. Używam Recuvit Forte od Petersa, który właśnie tam Marek Czaska sprzedaje. To jest w pojniku i ewentualnie glukozę. No glukozę, ja używam zwykłą glukozę, tam daję przykładowo łyżka na litr wody. I ja przeważnie robię zawsze na 3 litry wody, bo ten Recuvit Forte jest na 3 litry wody, więc zawsze te 3 litry wody stawiam i do tego sobie wciskam jedną cytrynę, 3 łyżki tego i to jest takie pierwsze pojenie, nie? I ta pierwsza karma, ja już daję suplementy i daję przeważnie aminokwasy. Aminokwasy są z różnych firm. Używam aminokwasy z Baxa. I używam, w tym roku używałem Toliamin Forte. No dokładnie, ten czarny butelce, teraz chyba już jest inny, nie? Złoty. Coś się tam zmieniło. Coś tam się zmieniło. No ja bynajmniej miałem ten czarny, nie? No to i to zasypuje właśnie probiak 1000. Dużo ludzi probiak 1000 daje do wody, ja nie. Ja nigdy go nie dawałem do wody, zawsze go dawałem na karmę. Dużo tych suplementów do wody staram się unikać. Ja bardziej nakład robię na to, że jak coś dać, to na karmę, bo one te pół kilograma tam zjedzą. A wodę znowu, duże zgłębi takie, że jak one wyczują coś po idle, no to, znaczy one się napiją, ale się nie napiją tyle, co powinny, a no jednak go musi się dobrze nawodniać, żeby jakieś były tego efekty, nie?
Tak jest. A ta dalsza część tygodnia, jeśli chodzi o przygotowanie, czyli bo wtorek już mieliśmy, czyli ten propolis ewentualnie lub na zmianę z poniedziałkiem. A środa, czwartek i końcówka tygodnia. To jeszcze powiem tak, że w poniedziałek tam dowody, jak co, to dajemy jakiś tam preparat na drogi oddechowe. No, to jeszcze idzie tam. Ale to jakiś ziołowy? Tak, przeważnie ziołowy. My się wcześniejsze lata używali aerozol z Brokampa. Ogólnie w taki dużo produktów używałem z Brokampa. Tam teraz jakby powiedzieć sezon na sezon ograniczam, coraz mniej tego jest, ale tam wcześniejsze tak dużo na Brokampie właśnie tutaj żeśmy bazowali. No to był może, że to był poniedziałek. Mamy ten właśnie preparat do wody na drogi oddechowe, oregano na karmes, probiak 1000. Wtorek jest znowu probiak 1000 i zasypywany, ale wtedy już właśnie propolisem. W środę, wtorek wieczór to już nic nie daje. Przeważnie to już tam jest czysta karma. W środę jak coś dajemy, to do wody dajemy jakiś preparat właśnie jodowy. No jak każdy chyba w większości to używam Blitzfor, nie? No, wydaje mi się, że chyba najpopularniejszy środek jodowy jakiś na rynku. No, wydaje mi się też, że ma jakieś tam dobre właściwości. Ale też dajemy Active Essen, aktywne żelazo z Brokampa. Ale to aktywne żelazo idzie na karmę wtedy. Nie? A na karmę? Ona idzie na karmę i to dajemy tam, zależy. Raz daję to tylko raz dziennie, rano. Jak przykładowo gdzieś tam jakieś trochę ciężejsze pincetki idą, to czasem się zdarzy, że nawet dam to dwa razy. Nie? To jest tam jest ogólnie podane chyba, że 5 ml na 20 gołębi. Ale ja to robię, że daję 5 ml na ten przykład, bo te pół kilograma co jedzą samicy i tyle. I to wydaje mi się, że to im na pewno nie zaszkodzi, nie? No. Czwartek daję tak, żel oksygen. No i zasypuję to rano, jak co, to jak są już 500, no to probiak Energy, nie? Z Brokampa. To jest zasypywane tym. Używamy też taki preparat od Hirna Eterol. On jest właśnie na trawienie i na drogi oddechowe. No to on idzie tam pod koniec tygodnia właśnie na te ranne karmienie. Wieczorem, jak przykładowo są te, nadal mówimy o tych 500, to znów jest właśnie zamiast przykładowo żel oksygen, to go zastępujemy, już nie dajemy wieczorem żel oksygen, tylko dajemy aminokwasy. No, aminokwasy są dawane wieczorem na karmę, no i znowu są zasypywane właśnie probiak Energy i tam wtedy się daje już magnez, nie? Magnez, to z Baxa dajemy magnez, nie? No i w piątek rano. Wróćmy do czwartku, wodę. Wodę można przykładowo albo daję czystą wodę, albo ewentualnie jak 500, to daję jeszcze raz Blitzfor, nie? Po prostu jak 300 km to Blitzfor daję tylko w środę, jak dalsze loty to go daję również w czwartek wieczorem, nie? Piątek rano zaczynamy, znowu dajemy to samo, znaczy piątkowe karmienie jest praktycznie takie same jak wieczorne czwartkowe. Aha. Czyli aminokwasy, no aminokwasy są no może jednym z najbardziej potrzebnych produktów dla gołębia. To dajmy aminokwasy, zasypujemy to probiak Energy, no i tym eterol, nie? I to jest tyle i ewentualnie można dać preparat na drogi oddechowe do wody, nie? No i piątkowe, wieczorne karmienie to już nic nie dajemy, czysta karma, czysta woda, żeby te gołębie nam no dobrze, dużo się najadły tego, co tam chcemy. Piątkowym, wieczornym karmieniem nie nadrobimy na pewno całego tygodnia, więc tam niektórzy jak co robią, że w piątek było tam trzeba dać, bo w niedzielę lot, no to już tam trochę za późno, nie? Albo tym bardziej sobotą, bo niektórzy myślą, że tam sobota i nasypać karmy, bo jutro lecimy. Nie, nie. Sobota u nas jest karma, można powiedzieć, w tym sezonie żeśmy dawali karmę lekkostrawną. Wcześniejsze jakieś sezony dawałem super dietę czy tam co, ale wycofałem się z tego. Po prostu przy tych przykładowo takich lotach lżejszych to super dietę dawać w dniu koszowania, jak my przykładowo mocno karmimy gołębie, to już tam to jest bez sensu, nie? Dajemy po prostu lekkostrawną, a tak naprawdę u nas gołębie w sobotę to nie jedzą. One już tak są w piątek czy w czwartek przygotowane, że... Czyli ewentualnie sypiecie im, ale one już tak... Ja tam idę, bo to już ja w sobotę rano jestem w domu, ja tam je karmię, sypię. Ale tam jak wsypię im właśnie tą Jerry, czy tam, no ja mam 418 z Van Robajsa, to one tak naprawdę przebiorą troszkę kukurydzy, ten ryż już tam zostawią, to już wiem, że to już tam jest ok, że tam nic więcej nie zadałem. To już jest dobrze. Pozostało taki, zatypować. Tak, jest taki myk jeszcze, ewentualnie jakbyśmy byli niepewni danej pogody, że w niedzielę możemy gołębie nie być puszczone, no to wtedy można po prostu dać im energetycznej karmy. W tą sobotę rano. Można dać z 50% energii do tego. No to wtedy jak będzie zabezpieczymy te gołębie, zamagazynujemy energię, że po prostu jak będą w poniedziałek wypuszczone, że tą energię będą miały. Nie? Ale tak, też takiej karmy chętniej zjedzą. No chętniej zjedzą. Znaczy, no lepiej, żeby po prostu tej energii pojadły. Nie? Tylko, że no, z tymi lotami to jest tak, no ryzyko jest, no jednak puszczą w niedzielę. No. Chociaż ja to przerabiałem czasem, jak się było tak, że
niby się nie zapowiadało, ale jednak były puszczone, to tam nie szkodziło, że karmiłem tą energią, ale znowu jak były puszczone w poniedziałek, to wychodziło im to na dobre tym gołębiom, nie? No bo jednak energia to tam więcej to siły im daje i powrotność jest lepsza tego gołębia, nie? Także teraz na temat karmienia i suplementacji w sezonie sobie powiedzieliśmy. Jeszcze chciałbym poruszyć temat motywacji, bo wcześniej wspominaliśmy, że u Ciebie gołębie widzą się co 3 dni i to jest pewnie w jakimś sensie ich motywacja. No tak, dokładnie mniej więcej. No tak, wcześniej mówiłem, no w dniu koszowania one się nie widzą. Po przylocie to jest różnie. Znaczy robię to tak, że na tych pierwszych lotach, że jak one średnio wcześniej przed tym sezonem widziały się co 3 dni, no to na tych pierwszych lotach jak przylatują 2 godzinki, rozdzielam, karmię i to tyle, nie? Ale znowu jak sezon już mamy 3/4 sezonu czy połowa sezonu, no to 500-ki gołębie też przylatują jakoś 12, może tam pierwsza, druga, to też im tego czasu za dużo nie zostaje, dlatego widzą się może 3-4 godziny, są rozdzielane, ale wtedy wprowadzamy coś takiego, że robimy im w środku tygodnia albo wspólny oblot, albo ewentualnie jak nie mają wspólnego oblotu, to po prostu po wieczornym karmieniu wpuszcza się razem w cele, tam przykładowo na pół godziny, ale tylko tam na pół godziny, godzinkę się rozdziela, nie? Broń Boże, żeby zostawiać na noc, bo to może być nie te efekty, które mają być. Nie? No a załóżmy, jak mają wspólny oblot, to one mają dostęp do gołębnika, żeby się tam pobawić, czy? Tak, znaczy my to robimy tak, że gołębie są nakarmione. Jak są nakarmione samce, są nakarmione samice, wtedy się tam je przykładowo karmi troszkę wcześniej, około tam 17, pół do 18, są wypuszczane, wypuszczamy samice, wypuszczamy samce, one razem sobie tam polatają może z 10-15 minut, bo one tam na pewno nie będą za długo chciały latać, z pół godziny je przykładowo przetrzymujemy na dachu, a i po pół godziny otwieramy im wlot, wpuszczamy je do gołębnika, do celi i one tam kolejne pół godziny w celi jeszcze są razem, posiedzą, no i wtedy je rozdzielamy, ale już nie karmimy, bo one po prostu karmimy je wcześniej z tego względu, żeby dobrze zjadły, żeby nie straciły tego apetytu. No bo ten wdowiec jednak później jak zabierzemy mu samicę, no to on już nie zejdzie do jedzenia, tylko gdzie siedział w misce, gdzie huczał i buczał. Nie? A następnego dnia rano już fajnie zje. Tak, no ale to nie o to chodzi. Po prostu wolałbym, żeby te jedno karmienie mi nie uciekło. No, a tak, tym bardziej tak. Jak idą 500-ki, no to środa, no to są takie dni, które no już tam w miarę trzeba to przygotować tego gołębia, nie? Tak jest. Także teraz przejdziemy sobie do tematu aukcji z Twojej hodowli i przejdziemy do zaprezentowania właśnie kilku gołębi. To już może bliżej powiesz na temat aukcji, kiedy będziemy pokazywać gołębie. No dokładnie. Także teraz przechodzimy do zaprezentowania młodych na aukcję. No na początku... To co? Córka właśnie tej samicy, która jest za Tobą w boksie. No dokładnie. Grzech by było przykładowo nie dać takiego gołąbka, może grzech. To był typowo gołąb uchowany do mojego rozpłodu, czyli córka naszej Szeleński. Czyli to jest półsiostra do wszystkich tych samic, które wylatały nam wynik. No, jakoś tu dużo tych gołębi z tych gołębi akurat nie dajemy, ale... Samica jest, ma jeszcze 3 piórka do wyrzucenia, 4 jej odrasta. I to jest połączenie, to jest dosyć fajne połączenie, bo to jest Szeleńska była połączona na samczyka takiego syna 9105, czyli tej super samicy od Damiana Warzechy. No mam dwie, tamtą jedną nadal zostawiam, a tą postanowiłem, żeby po prostu było coś mega fajnego. Poszło po prostu na aukcję tutaj. Myślę, że hodowca, który ją nabędzie, na pewno będzie zadowolony. Ja też się nie powstydzę tych gołębi, bo no to jest, są gołębie, które naprawdę super latają. O, proszę zobaczyć, różowiutka. Właśnie jeszcze jej numer podamy. No, tu jest numer 6170. Tak jest, także to jest gołąb numer 1. Tak. No i ona tutaj bez problemu na pewno pójdzie w parę, bo to już jest taki gołąbek, nie jest jakiś późny, tylko 3 piórka do wypierzenia, więc problemu z tym nie będzie. Nie? To tu mamy. O. Ona jest na oku takim bardziej żółtym, typowo jak ojciec. Może nam się uda złapać oko? Tu mamy drugiego gołębia. 11114. To będzie samiczka. To jest córka. To jest akurat gołąb po wdowcach, tak? To jest po wdowcach, to jest córka tej najlepszej naszej rocznej.
która tam jest właśnie trzecim lotnikiem okręgu w B i pierwszym przykładowo tu jest w oddziale też w B. No i ona tutaj w sobie ma gołębie z góry Pawła Mędrysy z linii tam właśnie tej 20-10, a z dołu ma szelęsy. Tam jest dołożone. To jest praktycznie prawnuczka starego szelęsa nasza, nie? Trzecim gołąbkiem to jest też, to też będzie samiczka, to jest 11105. Tak jest. To jest również samica właśnie z gołębnika lotowego po wdowcach. Ona tutaj w sobie ma gołębie Piotka Knapa i Tomka Rumińskiego. Jej mama właśnie na tym ostatnim locie, na maratonie, siadła druga w oddziale i czwarta w okręgu. Nie? Też fajna samica. Już jest taka, ona jest troszkę taka krótsza, ale jak na samicę po wdowcach to jest. Czwartym gołębiem to jest, też będzie samiczka o numerze 6152. To już jest gołąb po gołębiach z rozpłodu. I tu jest 100% Tomek Rumiński, nie? Tu w tej samicy. To już jest, można powiedzieć, taki gołąb z czwartego lęgu z rozpłodu. Ona jest w pełni wypierzona. Więc to spokojnie można łączyć w każdej chwili. Nie? I to jest też będzie samiczka, nie? Tu jest ona, to jest wnuczka do 6150, do tej olimpijki właśnie Pawła, przepraszam, Tomka. 50, tak, do olimpijki Tomka Rumińskiego. Nie? Też fajna, dobrze mi tutaj też zapamiętam te gołębie. Kolejnym gołąbkiem jest samczyk o numerze 6172. I on wywodzi się 100% z gołębi Pawła Mędrysy. To jest, z góry jest samczyk taki 331, a z dołu jest 111. 111 to jest córka starej szpaki, czyli to jest wnuk starej szpaki od Pawła Mędrysy, ale jest też już w pełni wypierzony. To nie jest jakiś gołąb późny, tylko to był czwarty lęk. Jest też fajne różowe. Aż już im tutaj przebija tłuszczyk, więc najwyższy czas w parę. No, to jest akurat na pewno na 100% to jest samy. W budowie jest przepiękny. No. On ma strasznie ładne oko, ten gołąb. Takie jak 111 właśnie, jak linia tej starej szpaki. Kolejnym gołąbkiem też jest właśnie samczyk o numerze 6147. I to jest syn naszego Jansena. Czyli to jest półbrat do tej takiej lotniczki, co tam jest właśnie pierwszym lotnikiem okręgu, trzecim lotnikiem w C, do tej 4614. To jest półbrat, ona jest po tym samym ojcu. To jest też taki gołąbek z czwartego lęgu, w pełni wypierzony. A matką jego jest samica, tutaj od mojego sąsiada, też hodowcy, jest wnuczka Skyfightera, czyli drapy, nie? Też bardzo fajny samczyk. Kolejnym gołębiem jest samczyk z gołębi Bartka Morela. 262. Z Houbena 262. Tak jest, ale to są gołębie, które już u Ciebie... Tak, to jest uchowane u mnie. To jest samczyk o numerze 6163. Ja mam wnuczkę tego Houbena. A połączone to było też na samczyka od Bartka. Tam wszystko będzie w rodowodzie, ale ten samczyk jest z góry z Iworensa. Fajny samiec, mocny samiec. Podpierzony. One, te gołębie już jak najbardziej się nadają. Tak, to są takie gołębie z czwartego lęgu. Więc nie ma problemu z nimi. Ten nawet, ja go miałem na gołębniku rozpłodowym, bez problemu cele sobie obrał i już tak. Już się chciał parować. Tu jest ostatni gołąbek właśnie po wdowcach. 11445. To jest, jakby powiedzieć, wnuk naszej szelęski. Po synie szelęski. To jest wychowany gołąbek właśnie tutaj po gołębiach lotowych. Ojca już jego nie mam, bo przykro mi, ale jaszczą go w tym okresie, co miałem właśnie te młode, to mi go wziął, nie? Szkoda, bo fajny roczniak, fajnie mi siada, miał tam 6 konkursów na rocznata, wydaje mi się, że to dobrze. No ale nie ma, ale ten tutaj wyszedł dosyć ciekawy gołąbek.
I tu jest dołożone gołębie od Michała Maciuszka. Powiem szczerze, że bardzo jestem zadowolony z tej gołębi od Michała Maciuszka, bo w tym roku miałem 5 gołębi rocznych z tych właśnie gołębi od Michała i żadnego roczniaka nie zgubiłem. Cała piątka oblatała cały sezon i te samczyki, co tam właśnie mi tak siadały, to właśnie one są z góry właśnie po samczyku od Michała, nie? Więc powiem, że na debiut, miały debiut te gołębie i to super się pokazało, nie? Udany był debiut. Udany, naprawdę. Także na samo zakończenie jeszcze jedno pytanie odnośnie lotów, czyli chodzi mi o zabezpieczenie gołębi w czasie sezonu lotowego przed rzęsistkiem, kokcydiozą i grzybami. No co, no tak jak mówiłem, pierwszą taką kurację to robimy jeszcze na tych jajkach w tym lutym, trichonidazol podajemy, a później w sezonie lotowym już ewentualnie co 3-4 loty tam podajemy BS-a z dewerta i to jest przeważnie jednorazowo w niedzielę tam i przeważnie wieczorem, nie? Im szybciej, tym lepiej, nie? Tak naprawdę to nic za bardzo więcej nie podajemy. Jak co, to w tym roku pierwszy raz podawałem fungi. Preparat właśnie na grzyba. I wydaje mi się, że dosyć fajnie się to sprawdziło. Po podaniu tego preparatu to gołębie dobrze siadły. Bardzo dobrze, można powiedzieć, siadły, bo zakoszowałem wtedy tam 49 gołębi. 40 siadło w konkursie. 10 od razu, a konkurs trwał chyba 8 minut, nie? Gołębie moment się leciał. I to tak, to był taki debiut tego fungi, bo nigdy wcześniej żeśmy nie podawali tego jakoś preparatu. No jakoś ja byłem taki sceptycznie nastawiony do podawania tych wszystkich antybiotyków, nie? Ale tam kolega mówi, weź podaj, spróbuj, jak nie dawałeś cały sezon, no to warto dać. No i tak akurat wtedy jednorazowo to podałem, no i efekt był, nie? Dlatego jak ktoś mi się wydaje, że dużo podaje tych środków, nie ma takiego efektu tych całych preparatów. Jak ktoś to przykładowo mało podaje, rzadko podaje i podasz to raz na sezon czy dwa razy, no to wydaje mi się, jest większy tego efekt niż to robisz co 2-3 tygodnie. Tak? Takie jest moje zdanie. Nie wiem jak tam inni hodowcy dają, nie dopytuję, ale no każdy robi jak uważa. Tak? Tak jest. Także no na dziś dziękujemy. Dziękujemy, że nas oprowadziłeś po hodowli. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że jestem pod sporym wrażeniem i gołębnika, ale szczególnie gołębi, bo naprawdę utrzymane są fajnie, moim zdaniem oczywiście. Widać, że są przygotowane do tego sezonu. Także powinieneś być zadowolony z tego, co do tej pory zrobiłeś. No dokładnie, wydaje mi się, że gołębie są w fajnej formie, dobrze wyglądają. Wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrą robotę jesienią, bo to jak to mówią hodowcy, mistrza. Robotę też, dobrą pracę trzeba wykonać też jesienią, a nie tylko wiosną, bo mistrzów zimowych jest dużo, a wiosną czy tam latem w sezonie lotowym wychodzi całkiem inaczej, więc no, staramy się robić to tak na tyle, ile umiemy, ile czas pozwala. Nic na siłę, bo to tam nie ma co, ale myślę, że jest w miarę fajnie, tam Iwona dosyć mi pomaga, ile może. Przy sezonie to praktycznie całą fizyczną pracę to Iwona tutaj prowadzi i wychodzi jej to kapitalnie, więc jak na kobietę, która przykładowo wcześniejsze lata nie miała styczności z gołębiami, chociaż ja też nie miałem styczności, bo do związku żeśmy się zapisali w tym 2013 roku, to przez ten krótki okres czasu i ten czas, który my możemy poświęcić gołębiom, to nasze wyniki wydaje mi się są zadowalające, bardzo zadowalające. Więc. No, zdecydowanie. Także tym miłym akcentem na dziś kończymy i życzę powodzenia w sezonie 2022. Nie, dziękuję. Więc ja również zapraszam wszystkich na obejrzenie tego materiału, bo wydaje mi się, że warto. I jeszcze na dodatek jest jeden stopień, żeby do góry podskoczyć po tym roku. No jest. No tam Pawła nie jest tak łatwo ograć, tam łatwo skóry nie sprzeda. No ale jak to mówię, jak walczyć, to z najlepszymi, nie? Tak jest. Także jeszcze raz dobry lot. Dobry lot.